myślę, że będziemy zaczynać. Świetnie. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że przybyli Państwo dzisiaj na spotkanie z bardzo inspirującymi, ciekawymi gośćmi, na które osobiście również się bardzo cieszę. I zastanawiałam się, w jaki sposób rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, tak aby nie powtarzać tych samych przerażających liczb i danych na temat zbliżającej się katastrofy klimatycznej, danych, które mam wrażenie zalewają nas z każdej strony i właściwie stały się już trochę taką wydmuszką, nie robiącą większego wrażenia. Ale zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę temat niszczenia środowiska mimo wszystko wybucha w mediach takimi zrywami. Wtedy, kiedy mamy 30-stopniowe upały, wtedy, kiedy mamy w mediach obrazy zaśmieconych plaż, albo pogodowych kataklizmów, albo zabitych zwierząt, albo niszczonych lasów. I że w gruncie rzeczy przerażająco często zapada w tym temacie cisza, więc warto ten temat podejmować tak dużo i tak często, aż osiągnie to swoją skuteczność. A dane te są takie, by wskazać zaledwie właściwie taką kroplę w morzu, że wytwarzamy rocznie ponad 400 milionów ton plastiku. Liczba ta może w przeciągu kolejnych 10 lat się podwoić przy utrzymaniu obecnych tendencji. 73% powierzchni plaż na świecie składa się z plastikowych śmieci. Do 2050 roku plastik będzie najliczniej występującym w wodach materiałem, liczniejszym nawet od ryb. Na każdy metr kwadratowy powierzchni Ziemi, wliczając oceany, przypada dziś kilogram betonu. Na naszych oczach i co ważne z naszej winy rozpoczęło się właśnie szóste wielkie wymieranie. Przez ostatnie 50 lat uwolniliśmy do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż przez ostatnie dwa wieki łącznie. Mamy 12 lat, żeby zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie wzrostu o 1,5 stopnia, wzrostu względem epoki przedprzemysłowej. I aby tak się stało, emisję dwutlenku węgla musielibyśmy ograniczyć o niemal połowę do 2030 roku. Do 2050 powinna spaść do zera. No i właśnie, mimo wszystko żyjemy w rzeczywistości, w której polskie władze zrezygnowały z ratyfikacji ustaleń porozumienia paryskiego, w rzeczywistości, w której nie odchodzimy wciąż od węgla. Żyjemy w kraju z jednym z najwyższych poziomów smogu w Europie. No ale są też promyki nadziei i mam nadzieję, że o tych promykach nadziei dzisiaj też pomówimy, bo w ostatnich latach obserwujemy poruszenie ekologiczne na skalę, która do tej pory nie miała miejsca. Protesty w obronie Puszczy Białowieskiej, protesty przeciwko odstrzałowi dzików, czy też przeciwko obojętności polskiej energetyki na przechodzenie na źródła odnawialne. Rośnie poruszenie, rośnie świadomość, rośnie też taka społeczna niezgoda i aktywizm. No i właśnie nad tą społeczną niezgodą dzisiaj się zastanowię z moimi gośćmi z takiej perspektywy społecznej, artystycznej i humanistycznej. A moimi gośćmi dzisiaj są, w kolejności alfabetycznej, pozwolę sobie, Joanna Bednarek, krytyczka literacka, doktorantka w Zakładzie Antropologii i Literatury Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, współautorka książki Literatura i jej natury oraz współredaktorka różnych tomów zbiorowych, ale w tym ostatnio książki O jeden las za daleko, Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce. Dzień dobry. Przemysław Czapliński, profesor zwyczajny, historyk literatury XX i XXI wieku, krytyk literacki, tłumacz, eseista, współtwórca Zakładu Antropologii i Literatury na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureat m.in. Nagrody imienia Kościelskich i Nagrody imienia Kazimierza Wyki, autor kilkunastu książek oraz również współredaktor m.in. książki O jeden las za daleko. Dzień dobry. I Diana Lelonek, artystka wizualna,
autorka prac z pogranicza fotografii, instalacji, bioartu, ekoaktywistka, laureatka między innymi paszportu polityki w kategorii sztuki wizualne w 2019 roku. Również bardzo się cieszę. Dzień dobry. Ja nazywam się Zuzanna Kowalczyk, jestem dziennikarką i redaktorką obecnie związaną z magazynem Pismo i mam wielką przyjemność poprowadzić to dzisiejsze spotkanie. Chciałabym zachęcić Państwa do udziału w tym spotkaniu, jeśli w miarę naszej rozmowy będą się pojawiały jakieś palące pytania czy komentarze, to bardzo proszę o zasygnalizowanie i zabieranie głosu, ale też na koniec naszej rozmowy przeznaczymy trochę czasu na pytania Państwa lub Państwa refleksje i uwagi, którymi mam nadzieję będą się Państwo chcieli z nami podzielić. A spotykamy się w takim bardzo szczególnym dniu i bardzo mnie cieszy ta koincydencja, bo ona świetnie ilustruje to pęknięcie, o którym dzisiaj będziemy między innymi rozmawiać. 29 listopada, czyli tak zwany Black Friday, dzień wyprzedaży, otwarcie przedświątecznego zakupowego sezonu, ale jednocześnie dzień globalnego strajku klimatycznego, czyli przejścia proekologicznych protestów, wykierowanych między innymi właśnie w tą niepohamowaną konsumpcję i produkcję. Chciałam zapytać Państwa, które z tych wydarzeń Państwa zdaniem ma dziś większą siłę przebicia i jak to się stało, że ta świadomość ekologiczna i ten aktywizm związany z tą świadomością ekologiczną dopiero w ostatnich latach weszły do debaty głównego nurtu. Na czym polegał ten przełom i czemu nastąpił dopiero teraz? Jan, no może do ciebie najpierw skieruję. To jest bardzo, bardzo istotne pytanie, jednocześnie od razu zasysające bardzo wiele pól. Wydaje mi się, że po pierwsze chciałabym dorzucić, czego nie mogliśmy się spodziewać wcześniej, planując tą debatę, jeszcze jedno wydarzenie, które wydaje mi się bardzo ważne, że spotykamy się dzień po tym, jak Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny i przyjął o tym uchwałę. A zatem mamy z jednej strony Black Friday i z drugiej strony młodzieżowy strajk klimatyczny, który dzisiaj w wielu miastach Polski zorganizował bardzo istotne wydarzenia z bardzo ważnymi postulatami. Dość mówienia, dość gadania, czas na konkretne czyny. A po trzecie mamy Parlament Europejski, w którym oczywiście, co zapewne do wielu z nas już dotarło, polscy posłowie albo wstrzymywali się masowo od głosu, albo głosowali przeciwko. Ale tak czy inaczej Parlament Europejski uchwala uchwałę o katastrofie klimatycznej. W tym trójkącie mam wrażenie zawiera się wszystko to, po czym będziemy się poruszać. Znaczy z jednej strony mamy rynek, globalny kapitał, to jest Black Friday, z drugiej strony mamy prawo i z trzeciej strony mamy tą społeczną, aktywistyczną stronę. Jeśli chodzi o samo to zestawienie, o którym powiedziałaś, to mam wrażenie, że to są tak naprawdę awers i rewers tej samej monety. To znaczy jest tak, że być może jednym z czynników, bo na pewno tych czynników było mnóstwo, ale jednym z tych czynników, które spowodowały, że dopiero teraz, to jest moment, w którym wcześniejsza, niepohamowana albo po prostu bardzo gwałtowna, wzrastająca konsumpcja sprawiła, że zaczęliśmy po prostu dostrzegać skutki zmiany klimatycznej. Zmiana klimatyczna jest, czy katastrofa klimatyczna jest takim nietypową katastrofą, bo ona to jest taka pełzająca apokalipsa. Ona nie wydarza się poza filmami i scenariuszami, nie wydarza się spektakularnie. Słyszymy o wymieraniu gatunków, ale w zasadzie nie, idziemy do zoo, czy mamy nadal nasze zwierzęta domowe i te zwierzęta widzimy. Słyszymy o tym, że przyzwyczajamy się do tego, że każde lato jest coraz cieplejsze, ale to dalej są temperatury dla nas tolerowalne, wręcz to są temperatury, do których kiedyś na przykład część z nas tęskniła w marzeniach albo w faktycznych wycieczkach do ciepłych krajów i tak dalej, i tak dalej. W tym sensie wydaje mi się, że ta odczuwalność takiej pełzającej katastrofy, powoli zastającej się, sprawiała, że być może to był jeden, ale jeden z wielu czynników, które powodowały, że tak jak powiedziałaś,
uważasz, że wydarzyło się to dosyć późno. Dosyć późno strona społeczna włączyła się do. Kolejnym powodem będzie prawdopodobnie cała dynamika polityczna, która się wydarza. To znaczy na przykład na polskim gruncie ten moment niesamowitego aktywizmu ekologicznego i obrony natury, który wynikał z ministerialnej interwencji w Puszczy Białowieskiej, to było tak naprawdę kolejna barykada kruszącej się demokracji w Polsce. W tym sensie wydaje mi się, że te wydarzenia, nie wiem, na przykład na demonstracjach, na które chodziliśmy, spotykaliśmy te same osoby, które protestowały w obronie sądów, mediów itd., itd. W tym sensie to jest po prostu kolejny. Okazało się, że w pewnym momencie po pierwsze zmiana klimatyczna jest zbyt zauważalna, żeby ją ignorować, a po drugie jest zbyt mało włączana jako czynnik w działania polityczne, żeby nie protestować przeciwko tym działaniom. Ale to, co powiedziałam, to jest tak naprawdę chyba tylko jakieś naświetlenie jednego małego punktu na całym dużym polu, które nakreśliłaś swoim pytaniem. Mhm. W takim razie, panie profesorze, dopytam, to w takim wymiarze ogólnospołecznym, które z tych trzech właściwie, jak Joanna zarysowała, stron ma dzisiaj większą siłę przebicia, która jest dzisiaj tak społecznie bardziej zauważalna, pana zdaniem? Każde i żadne. Każde, dlatego że jestem chyba słyszalny, prawda? Ale nie chodzi tylko o nagranie. To jest tak, że my żyjemy w takim bardzo dziwnym świecie, który sami sobie skonstruowaliśmy, sami stworzyliśmy i to w dodatku stworzyliśmy przy udziale niejednokrotnie ogromnego nakładu sił, starań, pomysłów, pieniędzy, trudu niejednokrotnie całożyciowego. Stworzyliśmy sobie taki świat, który po prostu produkuje śmierć. Więc wycofać się z tego świata nie jest łatwo bez poniesienia bardzo konkretnych, bardzo określonych strat. Specyfika tego dzisiejszego momentu polega na tym, że nikt nie zachowa status quo. No nie będzie czegoś takiego w momencie, w którym na przykład, nie wiem, podniesie się poziom wody i zaleje, no nie wiem, nawet powiedzmy 20 kilometrów lądu w Polsce, prawda? To tamta ludność nie będzie mogła negocjować z wodą i powiedzieć jej, słuchaj, no to może my ci jednak oddamy te nasze codzienne plastiki, to znaczy nie będziemy już ich wyrzucać i w ogóle kupować, ale ty nam zostaw nasze domy, prawda? Czegoś takiego nie będzie. Stworzyliśmy taki świat, w związku z czym każde z tych wydarzeń jest ważne. I ten strajk klimatyczny, i decyzja Parlamentu Europejskiego, notabene posłowie, europosłowie PiS zagłosowali przeciwko, czyli oni postanowili ustalić, że nie ma, a Parlament Europejski postanowił zadecydować, że jest. Tutaj chodzi oczywiście o pewnego rodzaju konfrontację z rzeczywistością, a jeśli dobrze się orientuję, to część posłów Platformy Obywatelskiej wstrzymała się od głosu, prawda? Po raz kolejny przekonujemy się o tym, kogo wybraliśmy do Europarlamentu. Sytuacja jest tak straszna, a zarazem jest tak znaturalizowana, zneutralizowana, że każde wydarzenie jest ważne, każdy głos, każde działanie jest ważne, a zarazem żadne z nich nie zadziała w tej chwili. Efekt tego pojedynczego kamienia, prawda, który popchnie całą lawinę, i moglibyśmy słuchać tych danych, o których pani wspominała, które są przerażające. I jak sądzę, nie mamy innego wyjścia, jak tylko po tym spotkaniu wrócić do domu i włączyć pralkę, czajnik, żeby zagotować wodę, prawda? Bo tak skonstruowaliśmy ten świat i nie jesteśmy w stanie wycofać się z tego świata produkującego śmierć, produkującego zniszczenie w sposób bardzo łatwy. Dlatego powiedziałbym, że to jest taka dziwna sytuacja, w której żadne działanie
nie jest nieważne i zarazem żadne z nich nie jest wystarczające. Z takim przekonaniem, jak sądzę, warto chodzić po świecie. Każde z nich jest jakoś ważne. Jeżeli ktoś decyduje się na przykład, że przestanie co by tu wymyślić, jakąś szykanę, przestanie jeść mięso, to jest bardzo proste. To jest niesłychanie proste. Świat umiera tak naprawdę tylko i wyłącznie z powodów smakowych. Nic, żadne inne względy poza smakiem nie przemawiają za tym, żeby człowiek żarł mięso. A zarazem, skoro od danych zaczęliśmy, no to warto może powtórzyć, że wszystkie samochody na całym globie są odpowiedzialne, jeżeli dobrze pamiętam, mniej więcej za 4% zanieczyszczenia atmosfery. Natomiast wszystkie zanieczyszczenia, które przedostają się do atmosfery przy okazji produkcji mięsa, to jest 14%. 14%. Dlaczego? Dlatego, że na przykład farma hodowlana, na której znajduje się 500 krów, produkuje tony gówna. Tony gówna. I to gówno, z tego gówna paruje amoniak, który przedostaje się do atmosfery, który jest dużo groźniejszy dla niej, ze względu na sprytniejsze postępowanie, niż wyziewy z rur wydechowych, zwłaszcza, że silniki są udoskonalane, zwłaszcza, że produkuje się silniki hybrydowe czy samochody hybrydowe i tak dalej, i tak dalej. A w dalszym ciągu krowa jak srała, tak sra. Kiedyś Milan Kundera zdefiniował w sposób kapitalny kicz polityczny. Otóż powiedział on, że mamy do czynienia z kiczem politycznym wtedy, kiedy politycy przekonują nas do świata, w którym nie ma gówna. Dlatego tak to podkreślam. Rzeczywiście, jeżeli chcemy się skonfrontować z tym, co się tak naprawdę dzieje, to zacząć należy od śmieci, odpadów, odchodów, prawda? Dlatego, że to jest ta hałda, która przez stulecia narastała i ona narastała bardzo stopniowo, ponieważ nikt jej nie widział, albo przynajmniej Europa, część Europy, Stany Zjednoczone mogły sobie pozwolić na to, żeby odsunąć tak daleko albo wywieźć tak daleko rozmaite odpady, żeby nie było ich widać z okien domu. A teraz problem polega na tym, że te śmieci podchodzą nam do gardła, bo one znajdują się w oceanie, bo znajdują się w powietrzu, tak, i skończyły się te marginesy, tak, na które można było to wyrzucać. Więc to jest mniej więcej ta sytuacja, na którą z jednej strony, tak jak powiedziałem, wszyscy musimy w pewnym sensie reagować tak, jak reagujemy, to znaczy częściowo wzruszeniem, a częściowo wzruszeniem ramion. Wzruszamy się, no bo to są straszne rzeczy. To, co człowiek robi na tej planecie, jest po prostu i zbrodnią, i potwornym głupstwem, i chciwością, i tak, a zarazem wzruszeniem ramion, ponieważ nie skonstruowaliśmy jak dotąd alternatywnego modelu życia zbiorowego, który pozwoliłby współżyć ze wszystkim innym na tej planecie. Więc od wszystkich możliwych stron trzeba szukać pomysłów, trzeba się przejmować każdą możliwą formą działania, podejmować wszelkie aktywizmy, jakie są tylko możliwe, rezygnować z jedzenia mięsa, mniej kupować w ogóle, to jest jasne, prawda? Wybierać bardzo starannie i żywność, którą kupujemy, i ubrania, które nabywamy, tak? W dużo większym stopniu jakby myśleć przy okazji każdego zakupu, a im większy zakup, tym większe powinno być myślenie, myśleć o tym, jaki to ma wpływ na środowisko. A zarazem jakby nie dać się wciągnąć w pewnego rodzaju taką emocjonalną histerię, prawda, która będzie polegała na tym, że nie wiem, będziemy sobie nawzajem w oczy zaglądać i oskarżać się o to, kto bardziej szkodzi środowisku. To do niewielu rzeczy prowadzi. Tak, jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć, to jest zarazem sytuacja tragiczna, ale też i jeszcze strategiczna. Każde działanie ma sens, nawet najmniejsze. Wierzę w to. Każde działanie. Jedna para butów mniej kupowana w roku, jedna para rękawiczek, jeden telefon komórkowy, tak, który służy nam dłużej niż powiedzmy 5 lat. To są bardzo istotne rzeczy. Każde takie działanie jest istotne i zarazem żadne z nich nie jest wystarczające. No to skoro każde działanie jest istotne i o tej skuteczności dzisiaj też będziemy rozmawiać, skuteczności różnych narzędzi, i różnych pól walki o widzialność i słyszalność tego tematu i implementowania tych zmian.
To chciałam zapytać ciebie, Diano, jak ty na to patrzysz jako artystka wizualna? To znaczy, jaką rolę odgrywa sztuka właśnie w tym takim aktywizmie, który idzie właśnie ze wszystkich możliwych stron i z każdej możliwej strony jest jakoś istotny. Czyli innymi słowy, czy twoim zdaniem sztuka może być tym skutecznym narzędziem? No i właśnie, czy bardziej wzruszasz się, czy wzruszasz ramionami? I to, i to. To działa? No faktycznie widać to, jak bardzo też w tym momencie, kiedy społecznie gdzieś ten aktywizm zaczął być coraz bardziej widzialny, kiedy powstały ruchy klimatyczne w Polsce, kiedy zaczęły one faktycznie rosnąć w siłę, zaczęło być coraz więcej strajków. Równolegle też faktycznie jest to widoczne, jak bardzo mocno też ludzie związani z polem sztuki, artyści, zaczęli próbować w jakiś sposób też włączać się w ten aktywizm. Wczoraj byłam na takim bardzo ciekawym wydarzeniu w Warszawie, na Akademii Sztuk Pięknych, w takim miejscu, które się nazywa Kiedyś to będzie, bardzo też ciekawie. Była wystawa, na której zgrupowano razem zdjęcia z protestów i z różnych akcji performatywnych, które w ramach tych protestów miały miejsce. Były tam materiały zgromadzone z różnych inicjatyw też ekologicznych, takich oddolnych, które działają, czyli na przykład właśnie Obozu dla Puszczy, inicjatywy Dzikie Karpaty, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Ersyniczny Rebelion i tak dalej, Wspólnoty Międzygatunkowej, która jest też takim działaniem aktywistycznym, o którym może później powiem. I faktycznie tam było widać, jak te narzędzia takie, które można by było w jakiś sposób wciągnąć taką narrację o sztukach wizualnych, a czy zreinterpretować jako tak zwane działania aktywistyczne, jak one są też obecne jakby w ramach protestów. I to nie jest tak, że te rzeczy są robione stricte przez artystów, to często są rzeczy robione przez ludzi spoza pola sztuki, a jednak mające ten ekwiwalent właśnie performatywności w sobie. A na przykład chociażby akcja, która miała miejsce teraz w wakacje i dalej można zobaczyć ten pomnik pod Teatrem Powszechnym w Warszawie, to jest pień drzewa, które zostało przywiezione z Puszczy Karpackiej i jest dowodem na to, że w Puszczy Karpackiej są ścinane drzewa, które nie powinny być ścinane i są przekraczane regulacje. Jest to drzewo o charakterze pomnikowym i ono zostało jakby w takim geście właśnie protestu też, żeby ukazać te nadużycia, przywiezione do Warszawy, obwiezione po najważniejszych miejscach, czyli pod Ministerstwem Środowiska i później stanęło jako pomnik niszczonej przyrody, czyli mam tutaj do czynienia właśnie z pomnikiem, z pewną formą rzeźby, pod Teatrem Powszechnym. I wokół tego jeszcze, wokół tego obiektu też mają miejsce różne wydarzenia, czyli na przykład była śpiewana pieśń dla Puszczy, czyli jakby te wydarzenia, które też mają taki charakter performatywny i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, jak właśnie one są obecne i wspierają protesty. Samo na przykład to, jak Extinction Rebellion działa, tak? Na przykład bardzo mi się podoba mają takie przemarsze tych osób przebranych w czerwone suknie. To też jakby zyskuje taką teatralną formułę, ale z drugiej strony też formułę jakiegoś takiego dziwnego, nowego rytuału, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe, poszukiwanie, co też jest obecne i coraz częściej się pojawia, czyli takie poszukiwanie też nowej formuły rytualności pewnej wobec zmian klimatu, jakichś rzeczy, które się tworzą na granicy właśnie sztuki, performatywności, protestu i pewnego poszukiwania rytuałów związanych z takim uczuciem bycia na schyłku, jakby przed katastrofą, przed tego niepokoju też, tak,
który gdzieś jest, wydaje mi się, że ludzie też zaczną poszukiwać tego typu rzeczy. Więc wydaje mi się, że sztuka jest bardzo ciekawym narzędziem, ale też z drugiej strony bardzo mocno jakby wy sztuce w środku, jakby w środowisku związanym jakby ze sztuką. Też tak właściwie też wydaje mi się, że od niedawna tak bardzo mocno zaczęto sobie też zadawać pytania, jak sztuka może też, jak w ogóle obieg sztuki, jak instytucje, jak ten White Cube, którym wystawia się prace i się je produkuje i produkuje się ich dużo, jednak jakby cały nasz świat epoki kapitalocenu jest uwikłany w nadprodukcję i sztuka też jakby jest w to uwikłana, więc tutaj też się zaczęły ciekawe pytania jakby o to, czyli to jest nie tylko pytanie właśnie o sprawczość sztuki, o to jak sztuka może próbować też angażować się aktywnie w działanie aktywistyczne, ale też jakby pytanie, jak obieg sztuki może się zmienić, żeby być bardziej etyczny, bardziej fair, bardziej jak sama ta produkcja sztuki może się zacząć samoograniczać też, bo to są te same pytania, które jakby zadajemy sobie jako jakby jednostki, ale tutaj no, to jest bardzo, bardzo ciekawe, że to też zaczęto dyskutować i chyba nie ma na to jeszcze prostych odpowiedzi. Instytucje dopiero, znaczy na przykład teraz byłam w Bazylei przez 2 miesiące, więc tam jak byłam w samym środku tego światowego obiegu sztuki, produkcji i tak dalej. Więc faktycznie no jakby to jest chyba też takie pytanie, jaka ta sztuka w ogóle tej epoki katastrofy, doby katastrofy ma być, jak ona się może zmienić, a czy jeżeli się zacznie zmieniać i zaczniemy bardziej ją postrzegać pod kątem właśnie praktyczności, sprawczości, czy też nie straci się czegoś z tego pola sztuki, prawda, że... Jako takiej samoistnej wartości. No tak, to jest bardzo tutaj ciekawe zagadnienie. Chciałbym dopowiedzieć dwie rzeczy chyba do tego, o czym mówi Diana i co jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe, a zarazem jakby nasuwa co najmniej dwie ważne kwestie. Pierwsze, kiedy mówimy o sprawczości, to mówimy mniej więcej o wpływie wywieranym przez sztukę, mniej czy bardziej bezpośrednio. Otóż przy tej okazji chyba warto sobie uświadomić, że stawką tej gry jest zmiana modelu życia codziennego. I nie ma w gruncie rzeczy chyba trudniejszej rzeczy niż właśnie ta. Niebezpieczeństwo, które się ze sztuką wiąże, a zarazem cechą dla niej tak istotną, tak od niej nieodłączną, że trudno sobie wyobrazić inne jej funkcjonowanie. Niebezpieczeństwem ze sztuką związanym jest ta jednokrotność. Tak? Ktoś wystawia dzieło, ktoś inny przychodzi, ogląda to dzieło, wraca do swojego życia. To zostaje oczywiście pod postacią pewnego osadu w pamięci, pod postacią refleksji, przemyśleń, ale tak czy owak, jeżeli interesuje nas sprawczość, to interesuje nas to, co jest w stanie zmienić model życia codziennego. A więc wszystkiego tego, o czym już była częściowo mowa, to, co jemy, to, co kładziemy na talerz, kupujemy w sklepie, to, w co się ubieramy, to, jak się przemieszczamy, jakich środków transportu używamy, prawda? To wszystko, co stanowi o naszej codzienności, jest to jedna z największych machin śmiercionośnych na świecie. I stawiać sztukę przed pytaniem o sprawczość jest do pewnego stopnia stawianiem obciążaniem, nadmiernym bagażem, nadmiernym ciężarem nie jedynych, którzy powinni w tej materii działać, bo z całą pewnością oprócz naszych zwyczajów codziennych, oprócz konieczności przemodelowania całego życia codziennego, bardzo istotne w tej kwestii jest obciążenie
sfery politycznej i ustawodawczej. To znaczy nie da się zmienić tego w odpowiednim tempie na czas, jeżeli nie da się przydusić, przyprzeć do muru polityków, na przykład wtedy, kiedy jesteśmy na etapie wyborów, tak? Wtedy, kiedy mamy możliwość zapytania ich o to, co będziesz robił w tej kwestii, jak będą wyglądały twoje inicjatywy proekologiczne, oraz wtedy, kiedy oni już są na przykład członkami parlamentu i mogą głosować bardzo konkretne rozwiązania, te dotyczące naszego życia. Nie wycofa się, ludzkość się nie wycofa sama z siebie, nie wiem, z plastiku, nie wycofa się sama z siebie z węgla, tak? To musi iść wspólnie, z jednej strony od postaw konsumpcyjnych, z drugiej strony właśnie od polityków czy od posłów, którzy podejmują bardzo konkretne decyzje, uchwalając bardzo konkretne punkty, takie na przykład, które mówią od dzisiaj nie. Tak? Ktoś bardzo prosto wyliczył, że wycofanie plastiku, przynajmniej jak chodzi o te kwestie konsumpcyjne, czyli tych wszystkich kubków, talerzyków, łyżeczek i tak dalej, zajęłoby w sumie na świecie około 1,5 roku. W ciągu 1,5 roku można by to zablokować. Jeszcze krócej potrwałoby, jak sądzę, wprowadzenie ustaw, które by karały ludzi za śmiecenie plastikiem, plaż na przykład, lasów, tak? Po prostu zaśmieciłeś, płacisz mandat dokładnie tak samo, jak płacisz mandat za przekroczenie jezdni w nieodpowiednim miejscu. Dlaczego możliwe jest na przykład ukaranie mandatem, czy wprowadzenie przepisu, który karze mandatem za przejście na niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym miejscu, a nie jest możliwe zaśmiecenie, prawda? Skoro jedno i drugie jest szkodliwe społecznie. Więc ta sprawa dotycząca owego sprawstwa czy sprawczości, wpływu sztuki powinna być zawsze rozpatrywana łącznie z polityką, całą sferą ustawodawczą. Ale przy tej okazji warto sobie uświadomić jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które towarzyszy sztuce i tej wizualnej, i tej literackiej, a także tego rodzaju spotkaniom, w którym bierzemy udział. Otóż to niebezpieczeństwo polega na tym, że spotykają się ludzie, którzy wiedzą więcej, są nieco bardziej zaangażowani w sprawy ekologiczne, są bardziej jakby obcykani w tym, w związku z tym zaczynają się wymądrzać i sprawdzają i robią ludziom kipisz, prawda? I mówią, pokaż mi torbę, którą masz, buty, które założyłeś, tak? Rozpoczyna się pewnego rodzaju taka akcja zawstydzająca, która ma zmierzać do tego właśnie, o czym wcześniej wspomniałem, to znaczy zmiany obyczajów życia codziennego. Otóż jak sądzę, w całym tym działaniu warto stosować taką zasadę, którą dałoby się pewnie streścić do postaci tyle odpowiedzialności, ile sprawczości. Czyli warto przy okazji promowania rozmaitych postaw i zachowań pamiętać o tym, że im niżej na drabinie społecznej, tym mniejsze możliwości zmiany swojego życia codziennego. Tak? Im biedniejsi są ludzie, im bardziej są na przykład uplątani w swoje miejsce i nie mogą go zmienić, tak? Im bardziej są przywiązani do jednej pracy i nie mogą tej pracy zmienić, tym mniejszy sens mówienia im na przykład, że pracujesz w fabryce, która zanieczyszcza środowisko. Tak? No tak. Moja fabryka zanieczyszcza środowisko, ale ja nie mogę zrezygnować z tej fabryki, bo najbliższa jest powiedzmy 100 kilometrów stąd, a ja mam tutaj dom, tu mam dzieci, prawda, i nie mogę tej pracy zmienić w odróżnieniu od ciebie, mądralo, prawda, który możesz się przenieść z jednego miasta do drugiego, jeździsz sobie na przykład po Europie, przy okazji produkując jednak ślad węglowy, prawda. Więc warto przy tej okazji pamiętać, że ta zasada, tyle sprawczości, ile odpowiedzialności oznacza, że patrzymy na to, kto gdzie jest umiejscowiony w całym tym potwornie skomplikowanym łańcuchu pokarmowym. Są z całą pewnością tacy ludzie, którzy bardzo mocno produkują zanieczyszczenia, ale ze względu na ich uplątanie, tak, na ich taką prawie że zdeterminowaną sytuację społeczną, oni nie mogą wiele w tej kwestii zrobić. Nie mogą, po prostu. I odwrotnie, są tacy ludzie, i to jest znowu ten jeden z kolejnych okrutnych paradoksów dzisiejszego życia. Kto może dzisiaj żyć bardzo ekologicznie, niemalże z zerową emisją do środowiska? Najbogatsi, bo oni mogą sobie postawić dom,
który będzie inteligentny i który będzie niesłychanie ekologiczny, w którym wszystko będzie działało na panele, prawda? Bardzo wiele mogą zainwestować w ten dom i później w gruncie rzeczy to będzie i tanie, i bardzo ekologiczne, tak? Ale nie możemy rozliczać z tego samego poziomu ekologicznego zachowania ludzi, którzy znajdują się 100 albo 200 szczebli na tej drabinie społecznej niżej. Tak? Warto o tym wszystkim pamiętać i z tą świadomością jakby prowadzić rozmaite akcje, ewentualnie zadawać pytania o sprawczość. Tyle sprawczości, ile odpowiedzialności. Tyle odpowiedzialności, ile sprawczości. Tak, bo właściwie idąc z tą regułą tyle sprawczości, ile odpowiedzialności, to jest trochę, w dużej mierze też się łączy właśnie z tą dyskusją na temat sztuki, prawda, bo wchodzimy tutaj trochę w temat takiej potencjalnej hipokryzji artysty, który na przykład, aby nagłaśniać problem śladu węglowego, poleci na Biennale do Wenecji i zaprezentuje tam... albo do Bazylei i zaprezentuje tam pracę, no nie wiem, już samą na przykład na poziomie materiału, szkodliwą dla środowiska. I w tym kontekście, bo do tematu oczywiście takiego bardziej strukturalnego, systemowego i politycznego będę bardzo chciała przejść za moment, ale w tym kontekście też ciekawe jest to, co właśnie robi Diana, czyli bioart, który jest... Nie robię bioartu. Okej, to już mogła wytłumaczyć. To tak się do mnie przykleiło po prostu. Kiedyś być może gdzieś tak wspomniałam, jak jeszcze nie miałam świadomości za bardzo, czyli na przykład w czasie licencjatu, nie wiem. I to tak się przykleiło, ale ja bym chciała sprostować ten bioart za chwilę też. No. Natomiast tak, ja jestem, moim zdaniem jestem złym człowiekiem, ponieważ robię rzeczy, które są absolutnie mało sprawcze, chociaż zawsze mi się wydawało, że może jednak jakąś sprawczość mogą mieć i później co wydaje mi się, że coś, co robię, może mieć sprawczość, to odnosi porażkę w praktyce, ale być może w tej ułomności sztuki też jest jakiś cel jednak. Faktycznie zdarza mi się użyć samolotu, natomiast też, kiedy tylko mogę, też używam pociągu, ostatnio jechałam na przykład do Amsterdamu pociągiem i nigdy w życiu by mnie na to nie było stać, gdyby mi ktoś tego biletu nie kupił. Więc jeżeli słyszę po prostu nie latajcie samolotami, tylko jeździcie pociągami, jeżeli samolot kosztuje 50 euro, a pociąg kosztuje 250 euro, no to przepraszam bardzo, kto się zdecyduje na pociąg, oprócz tych ludzi, których naprawdę, naprawdę zależy i których na to stać, albo których zaprosi instytucja, którą na to stać. Więc po prostu to też jest problem o którym po prostu no, za mało się mówi, że samoloty są dofinansowane, a kolej nie. Natomiast faktycznie ja bardzo dużo myślę na temat swojej własnej też hipokryzji, bo na przykład właściwie po co wieść wystawę do Bazylei? Tylko dla własnej satysfakcji. Czy ja coś tam zmienię? Nie, jakby zrobię to dla siebie jedynie, nie? Jakby, wiecie, chociaż w sumie oni po raz pierwszy w życiu zobaczyli tam śmieci z lasu, które bo u nich nie ma, więc może jednak coś zmieniłam. Ale u nich nie ma lasu czy śmieci? Nie, u nich nie ma śmieci. Oni nie istnieją, nie ma, ponieważ wszystko, co mają nadwyżkę, wysyłają do krajów mniej uprzywilejowanych. No. Więc to jeszcze chciałam cię nawiązać, bo ty wspomniałeś tylko o obiekcie sztuki, o tym, że sztuka to jest coś, co się buduje na wystawę i później tego nie ma. Nieprawda. Znaczy sztuka ma bardzo dużo też innych narzędzi, które bardziej jakby wydają mi się sprawcze niż właśnie robienie wystawy takiej klasycznej, chociaż ja takie wystawy też robię nadal. Takie działania, które są bardziej efemeryczne i procesualne i mam tutaj na myśli na przykład projekt, który w zeszłym roku zaczęłam, Rokitnikowa Hałda, który miał w zamiarze dokonanie też jakiejś praktycznej zmiany na mikroskalę. Nie wiem, na ile to się powiodło. Mam nadzieję, że chociaż udało się w pewien sposób nagłośnić problem. Więc tego typu działania, które właśnie unikają produkcji obiektu sztuki, takiego, jak to nam się kojarzy, tak, z White Cube'em postawiony estetyczny obiekt, który mówi o antropocenie, jest wykonany z plastiku na przykład. To jest coś, co na pewno czasami
dochodzi do absurdu w tego typu sytuacjach. Natomiast jest bardzo dużo innych narzędzi. Ja ostatnio zaczęłam, postanowiłam, że nie będę produkować już nowych ram, tylko zbieram drewno ze śmietnika i z tego składam, są o wiele lepsze. Postanowiłam, ale to są takie mikro rzeczy. To tak jakbyśmy teraz sobie nawzajem wszyscy zaczęli wypominać po prostu, więc tak naprawdę... Ale właśnie chciałem, żebyśmy tego nie robili. No właśnie, więc jakby ja się czuję winna codziennie. Ja w swojej wypowiedzi broniłem sztuki. Tak? Właśnie chodziło mi o to, żeby nie rozliczać sztuki z czegoś, za co ona nie powinna być odpowiedzialna. Aczkolwiek wydaje mi się, że też powinna mieć nad sobą refleksję. To jest. Koniecznie, bo jednak nadprodukcja jest tam dość duża, ale jest bardzo dużo innych narzędzi. No, nie wiem, też są, można w ciekawy sposób grać z konwencjami sztuki. Na przykład na kolejnej wystawie, którą teraz otwieram w Bydgoszczy, zrezygnowałam z tego, żeby wydać katalog. Uznałam, że to nie ma, znaczy, że tych katalogów wydaje się po prostu też w galeriach bardzo dużo, w instytucjach bardzo dużo, one później gdzieś zalegają w piwnicach, za bardzo nikt ich nie czyta. Oczywiście ja też jestem już na uprzywilejowanej pozycji, bo już mam swoją książkę jedną wydaną, więc mogę powiedzieć czystym sumieniem, okej, nie chcę kolejnego katalogu. Nie chciałabym, żeby na przykład artysta, który przyjdzie po mnie, czuł się zobligowany, że musi odmówić, bo to jest bardziej eko, a jeszcze nigdy nie miał książki, to też jest niefajne i to też... To trzeba unikać naprawdę oceniania się wzajemnego i hierarchii, i takiej przemocy. Ja tutaj niestety bardzo często w tym mówieniu sobie nawzajem, kto z nas jest bardziej eko, a czemu ty czegoś nie robisz albo robisz, pojawia się znowu też takie przemocowe działanie, które często jest związane też z klasowością właśnie, tak jak mówiłeś. Wracając do tej Bydgoszczy, zaproponowałam, że w zamian za to, że za tą kasę z katalogu zainstalujemy ekran fotowoltaiczny na dachu. Starczyło nam na dwa i te dwa są wystarczające, żeby zasilić kilka projektorów latem, a zimą jeden niestety tylko. Ale jakby to będzie taki katalog powystawowy i koncepcja jest taka, że później kolejne osoby też mogą dokupić kolejne i na przykład po roku być może galeria stanie się częściowo przynajmniej samowystarczalna energetycznie. Więc to o czym mówisz tak naprawdę pokazuje jedną, jak mi się wydaje, bardzo ważną rzecz, która już wybrzmiewała w twojej wypowiedzi wcześniej, jest niezwykle istotna, kiedy rozmawiamy o kwestii sztuki. To znaczy, kiedy zaczęłaś mówić o tym, co robi artysta i że pewne projekty już odchodzą od owego materializmu klasycznie rozumianego w kierunku takich projektów jak Hauda Rokitnikowa, tak naprawdę odsłaniamy inną stawkę gry, w której sztuka uczestniczy. Bo już nie chodzi o to i tak naprawdę chyba nigdy o to nie powinno chodzić, żeby sztuka podejmowała temat ekologiczny właśnie na takiej zasadzie, jak Diana się broniła przed bioartem, to ja też rozumiem, że z innych przyczyn. Bioart jest obciążony w pewien sposób etycznie, ale nie, pewnie to nie rozmowa na teraz. W każdym razie nie chodzi o to, żeby stworzyć rodzaj ekologicznej sztuki, która będzie podejmowała ekologiczne tematy i tak dalej, tylko żeby tą sztukę, która jest, tak sieciować, żeby ona zabierała jako kolejny głos dołożony do rynku, do strony społecznej, do strony prawnej, żeby to był kolejny głos, który coś robi, nie tylko obrazuje temat, ale po prostu coś proponuje. W tym sensie moment, w którym sztuka mówi, w ramach katalogu mojej wystawy stawiamy panel, który będzie źródłem odnawialnej energii, to jest właśnie to. To jest to, o co chodzi. To jest moment, w którym nie trzeba obrazować tego, tylko właśnie przejść do pewnego sieciowania, włączania się w poszerzanie tych interesów. No tak, no i a dalej zostaje to jednak w takiej przestrzeni gestu konceptualnego i gdzieś związanego, dalej jest to działanie artystyczne. No bo też z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że przecież tak zupełnie praktycznego znaczenia to nie ma, że będzie tam jeden ekran, nie? Bo i tak większość prądu dalej będzie czerpana z sieci, czyli z węgla. Ale jest to gest, który zakłada jakąś utopię, do której można dążyć i właściwie jest osiągalna, tak? No bo już na przykład 15 takich ekranów da samowystarczalność energetyczną w okresie letnim. A to znowuż da przyczynek do dyskusji. A dalej, chcemy, na przykład mój kolega, który będzie instalował ten ekran
Bydgoszczy. Od kilku miesięcy też toczy taką walkę ze spółdzielnią mieszkaniową, bo chciałby, żeby na dachu bloku też były ustawione ekrany. Obliczył powierzchnię tego dachu, ile można postawić, ile energii się z tego wyprodukuje. Okazało się, że te bloki mogłyby być praktycznie samowystarczalne. Że miał tak dużą powierzchnię dachu, że w ogóle super. I to są właśnie takie działania. No tutaj on wychodzi jakby z pola po prostu zwykłego mieszkańca, który stara się przekonać innych mieszkańców i spółdzielnie do oddolnego ruchu, do stworzenia jakby takiej spółdzielni energetycznej. To jest niezwykle ciekawe i wydaje mi się, że na przykład też, no ja tym działaniem, które podejmuję, też chcę taką dyskusję podjąć, bo to, co właściwie jest ważne, to też to, jak czego się nie zauważa tak na co dzień, że właściwie ta zmiana systemu energetycznego, która nas, no musimy to zrobić, też otwiera nowe możliwości, czyli jest taki film Human Energy, a kojarzycie? No, tam właśnie to jest, nie? Że uwolnienie energii jakby dla ludzi też, nie? Czyli sami jesteśmy w stanie sobie produkować, możemy zakładać sąsiedzkie wspólnoty energetyczne i się tym prądem dzielić, jakby być niezależni. To są takie rzeczy, w których też pojawia się jakaś taka nadzieja, tak? I tu się pojawia też taki przyczynek do tego, w którą stronę być może te wspólnoty przyszłości, jak mogą wyglądać w takim utopijnej wersji, tak? No bo tutaj to jest coś, co na pewno zmieni się w energetyce, miejmy nadzieję. Przy tej okazji można by powiedzieć jeszcze jedno, że strajk klimatyczny, dzisiejszy strajk klimatyczny, zeszłoroczny strajk klimatyczny, bez względu na to, jaki wywrze skutek, ile osób w nim wzięło udział, jest jakby poza wszystkim innym, po prostu pewnym sposobem działania społecznego. Ludzie się umawiają, spotykają gdzieś w jakimś określonym miejscu, podejmują określone bardzo krótkotrwałe działania, powiedzmy, że zgłaszają bardzo, bardzo określone postulaty. Ale najistotniejsze z tego, co się dzieje takiego dnia, jest właśnie to, że wyszliśmy, że się spotkaliśmy, że postanowiliśmy się nawzajem wysłuchać, ponieważ tworzymy pewną formę quasi organizacji społecznej, która jest pomysłem na przyszłe działanie w warunkach zmieniających się powiązań społecznych. Tak? To znaczy wiemy, że istniejące struktury społeczne nie wyprodukują same z siebie zmiany. Mówiąc najprościej, jeżeli się nie pojawi ktoś taki, kto sprawia kłopot wszystkim pozostałym mieszkańcom, prawda, bo łazi i mędzi od drzwi do drzwi, prawda, ale to jest w pewnym sensie jakby przeciwko temu budynkowi, tej strukturze społecznej, ponieważ ten budynek daje nam taką ofertę, czy ten sposób rozplanowania rodzin i mieszkańców daje nam taką bardzo prostą ofertę, a mianowicie twoje mieszkanie, twój zamek, prawda? To jest, możesz nikogo nie wpuścić i możesz sam nie wychodzić z tego mieszkania tak długo, jak będziesz miał na to ochotę. Więc ten ktoś, kto łazi w pewnym sensie, zakłóca oczywiście w skromnym stopniu i w bardzo szlachetnym celu, ale tak czy owak zakłóca cudzy spokój i właśnie tę możliwość takiego bycia osobnym. To jest rzecz niesłychanie istotna, to znaczy to wytwarzanie innych więzi, innych powiązań, innych sposobów gromadzenia się i działania. I w tym jest ogromna nadzieja, bo tylko z takich sposobów tworzenia więzi mogą się wyłonić działania potrzebne dla zmiany sposobu funkcjonowania społeczeństwa, sposobu podejmowania decyzji. W książce, którą zechciała pani wymienić na początku, bardzo mocno podkreślamy nierozerwalny związek pomiędzy demokracją i naturą. To znaczy nie da się wymyślić, wypraktykować, znowu podkreślam, w zbiorowym wydaniu, nie da się wymyślić, wypraktykować innego podejścia do natury, innego sposobu konsumowania natury, współżycia z naturą, bez przemian w obrębie demokracji. Jeżeli demokracja pozostanie taka, jaka jest, z tym sposobem wyboru ludzi do parlamentu, z tym przedstawicielstwem, z tą kanalizacją woli politycznej poprzez partie, to
Natura nie ma szans i my nie mamy szans. Będziemy po prostu na tym Titaniku oglądać sobie tam wieczorem to, co będziemy sobie oglądać, na przykład dzieła Diany, prawda? A kto inny będzie sobie oglądał jakiś film. Natomiast zasadniczo trzeba sobie uświadomić właśnie, że tylko inaczej samoorganizujące się społeczeństwo będzie w stanie stworzyć wystarczający nacisk na polityków, tak aby oni inaczej zaczęli działać w ramach zmieniających się struktur. Mówiąc najprościej, co nie jest oczywiście takie bardzo proste, to poszerzenie społeczności, włączenie, próba wciągnięcia społeczności w jakiś inny rodzaj myślenia, nie bądźcie biernymi konsumentami, spróbujmy zmienić nasze zwyczaje konsumpcyjne, a wtedy nasz blok będzie bardziej przyjazny naturze, oznacza w szerszym zakresie, że sposób funkcjonowania parlamentu także musi ulec zmianie. Tak, bo tutaj weszliśmy na taki... bardzo istotny grunt, ja bardzo chętnie pociągnę ten temat dalej, bo tak, nie zapominajmy, że taką ramą do tego naszego dzisiejszego spotkania jest książka pod redakcją pana profesora Joanny Bednarek i Dawida Gostyńskiego O jeden las za daleko. W tym miejscu pozdrawiamy Dawida, którego nie ma z nami. Tak, pozdrawiamy i gratulujemy wszystkim redaktorom książki. No i właśnie, teraz we wstępie do tej książki pada takie zdanie: nieposłuszeństwo ekologiczne, domagając się włączenia natury w demokrację, artykułuje sprawę dużo większą. Konieczność przemodelowania samej demokracji, to jest to, o czym pan profesor przed chwilą mówił. Więc chciałabym, żebyśmy spróbowali jakby doszpilić ten temat. W takim razie, w jaki sposób powinniśmy przemodelować tę demokrację i co w tym nowym modelu demokratycznym, nowym modelu też rozumienia natury, powinna oznaczać wspólnota? Jak powinniśmy definiować tę wspólnotę i też rolę natury w tej wspólnocie, Joanna? To wymaga przede wszystkim tego, żebyśmy dookreślili, czym jest nieposłuszeństwo ekologiczne. Otóż ono oczywiście na jakiejś najprostszej w swojej konstrukcji pojęciowej nawiązuje do tego, co jest gwarantem, to jest buforem bezpieczeństwa demokracji. To znaczy od samego początku istnienia demokracji był w nią wbudowany bufor bezpieczeństwa w postaci nieposłuszeństwa obywatelskiego. Polegało to na tym, że uznając, że jakieś prawo, jakiś konkretny przepis, konkretna reguła, która albo zastosowanie konkretnej reguły uderza w kogoś, jakiegokolwiek członka wspólnoty demokratycznej, pozwalało to innym obywatelom, innym członkom wspólnoty obywatelskiej zablokować prawo. Protestować, żądać zatrzymania egzekucji tego konkretnego przepisu, jego wycofania z kodeksu karnego, z konstytucji, zmiany sposobu jego egzekucji i tak dalej, i tak dalej. Co oznacza, że nieposłuszeństwo obywatelskie, tak naprawdę będąc tym buforem bezpieczeństwa demokracji, działa doskonale w ramach dobrze działającej demokracji. Tymczasem wszyscy nieposłuszni, którzy biorą w obronę naturę, widzą, że natura nie jest żadnym podmiotem w owej demokratycznej dyskusji, co oznacza, że tutaj nie ma dobrze działającej demokracji. I w tym sensie nieposłuszeństwo ekologiczne postuluje nie tyle zatrzymanie egzekucji konkretnego przepisu. Oczywiście jest to ważne, żeby nie wycinać drzew, które wycinane być nie powinny, żeby objąć ochroną prawną wszystkie zwierzęta, które powinny być, żeby zablokować barbarzyństwo ferm hodowlanych i tak dalej, i tak dalej. Ale nieposłuszeństwo ekologiczne, jak je sobie wyobrażamy, nie polega na tym, żebyśmy uderzali w ten jeden przepis i postulowali ulepszanie demokracji, tylko zablokowali cały sposób zarządzania naturą w demokracji i sposobem, jak się na to wydaje, najprostszym jest artykulacja przemoderowania samej demokracji, a zatem wpuszczania przedstawicieli natury do parlamentu. Diano, coś chciałaś dopowiedzieć? Wola ludu była taka... Ach, przepraszam. Przez aklamację. W tej republice, w tej mikrorepublice, która się tutaj zgromadziła, jest na to zgoda. Prawda? Czyli to oznacza, że jesteśmy już bardzo, bardzo daleko. Bo proszę sobie uświadomić, że kiedy po raz pierwszy tego rodzaju pomysły się pojawiały, no to ludzie... Ludzie traktowali to, czy reagowali na to z lekceważeniem albo śmiechem. Na pewno oglądaliście państwo ostatni sezon Gry o Tron, prawda?
Na pewno niektórzy z was słyszeli, że coś takiego jak Gra o Tron jest i że niedawno ósmy sezon się skończył. Uwaga, będzie spoiler. W ostatnim odcinku, ale to jest ale spoiler. Był słaby ten sezon. Po roku od zakończenia emisji. W ostatnim odcinku tam jest taka bardzo istotna scena, kiedy jeden z bohaterów wymyśla nowy sposób funkcjonowania monarchii. I on bardzo wyraźnie chce ją przepchnąć od monarchii dziedzicznej do monarchii elekcyjnej. I mówi, że może byśmy ją wszyscy wybierali. Na co część takiej rady starszych reaguje śmiechem, a któryś z nich pogardliwie mówi, to co, może mój koń też będzie miał wybierać władcę, prawda? Więc w ten sposób reagowano jakiś czas temu, na jeszcze kilkanaście lat temu, na tego rodzaju pomysł, o którym wspomniała Joanna. A teraz tak już jakby wiemy, na czym rzecz polega. Dopóki środowisko naturalne nie zostanie upodmiotowane politycznie, dopóty demokracja będzie działała przeciwko naturze, a w związku z tym przeciwko nam. I teraz w tym sensie to już się dzieje, to znaczy może nie koń, ale w Indiach upodmiotowane zostało Ganges jako rzeka i ma swoich przedstawicieli w parlamencie. W 2008 roku, w Zelandii też, nie? A więc dekadę temu, w 2008 roku do konstytucji Ekwadoru wpisano, że natura ma takie same prawa jak człowiek. I tak naprawdę o to chodzi. No bo tak, rozdzielenie człowieka od natury jest niemożliwe. To znaczy, to jest ta narracja, którą daliśmy sobie wybudować, ale jakim cudem człowiek jest wyjęty i ma inne prawa niż natura, która jest człowiekiem, jakoś tak. W jednej z książek spotkałem takie okrutne zdanie, że człowiek różni się od zwierzęcia tylko dwoma rzeczami. Potrafi pić wtedy, kiedy nie jest spragniony i potrafi uprawiać seks przez cały rok. To jest wszystko, tak? To, co nas różni od zwierząt. No tak, no bo też mówiąc wprost, takim punktem wyjścia dla tej książki O jeden las za daleko jest myśl, że ten wzmożony aktywizm ekologiczny i społeczny pojawił się wraz z pierwszą wycinką Puszczy Białowieskiej w 2017 roku. To był taki moment zapłonu i to był moment, w którym te ruchy ekologiczne i ochrony przyrody pobudziły się tym bardziej. To się de facto również łączy z wzmocnieniem debaty na temat ochrony praw zwierząt, z coraz bardziej popularnymi dyskusjami na temat poszerzenia właśnie praw ochrony zwierząt, objęcia tym parasolem prawnym coraz to szerszej grupy gatunków. No i teraz mówimy o tym, że kluczową rolę w tym wszystkim odgrywa demokracja i mam taką jedną wątpliwość, czy też pytanie, które mnie szczególnie nurtuje. Czy w momencie kryzysu, bo mówimy o momencie kryzysu, o momencie szczególnie trudnym, mówimy o scenariuszu katastrofy klimatycznej, o absolutnym unicestwieniu cywilizacji, czy demokracja jest na pewno tym narzędziem, które będzie najskuteczniejsze, aby zapobiec temu najbardziej apokaliptycznemu scenariuszowi? No bo demokracja to jest słyszalność wszystkich głosów, to jest również słyszalność głosów negacjonistów klimatycznych, słyszalność głosów sceptyków zmian proekologicznych. Czy mamy jeszcze czas na to, aby czekać na to powszechne uświadomienie skali niebezpieczeństwa i konieczności zmian? Czy demokracja na pewno się sprawdzi w zarządzaniu kryzysem? Panie profesor. Na moment pozostanę tylko przy jednej kwestii, a pozostałe Joanna i Diana zechcą wziąć na swoje barki. A mianowicie jedna rzecz wydaje mi się ważna. Obracam ją od pewnego czasu w głowie. Podzielę się nią z państwem, chociaż ona zabrzmi dziwnie. Nie będzie końca świata. Końca świata nie będzie. Problem polega na tym, że myśmy wytworzyli sobie figurę apokalipsy, ponieważ wydaje nam się, że ona po pierwsze mobilizuje ludzi do działania, a po drugie, że jest w niej coś sprawiedliwego, że jak już przyjdzie, to załatwi wszystkich. Otóż najbardziej chyba należy się obawiać tego,
że katastrofa klimatyczna będzie tylko zintensyfikowaniem aktualnie istniejących niesprawiedliwości. Tak? Czyli najbardziej dotknie tych, którzy najmniej są do niej przygotowani, a najmniej dotknie tych, którzy są najlepiej dzisiaj zabezpieczeni. A więc znowu ta sama drabina, ta sama hierarchia społeczna zostanie zachowana, tylko że oczywiście w warunkach postępującej katastrofy klimatycznej, tak? Ale to ja nie widzę tego jako nagłego wydarzenia, które w ciągu, nie wiem, 24 godzin zmiata cywilizację ludzką z powierzchni Ziemi. Nie. Właśnie na tym polega niesprawiedliwość tego całego świata, który został skonstruowany, że najbogatsi będą w stanie jakoś sobie zapewnić życie, choćby i w warunkach skrajnie niesprzyjających życiu. Natomiast drobne zakłócenia klimatyczne, takie na przykład jak postępujące susze i niedobory wody, tak? My jesteśmy cywilizacją na prąd i na wodę. Ze wszystkimi innymi brakami potrafimy sobie poradzić, prawda? Ale w ostateczności najpierw jesteśmy na prąd, a potem tak na samym końcu jesteśmy na wodę. Więc te dwie rzeczy uderzą przede wszystkim w tych najuboższych, prawda? Więc końca świata nie będzie, nie tak sobie należy to, nie tak ja bym chciał sobie to wyobrażać, a w związku z tym do tego innego wyobrażenia, tego właśnie nieostatecznego, tylko przewlekłego, niesprawiedliwego końca świata, trzeba by dostosowywać dzisiejszą retorykę, dzisiejszą pragmatykę, dzisiejsze decyzje, tak? To tyle chciałem powiedzieć, że końca świata nie będzie. Może będzie, może będziemy mieli do czynienia z końcem znaczącej części ludności na wybranych obszarach, ale i tam nie będziemy mieli do czynienia z działaniami solidarnymi. Natomiast końca świata, końca historii nie będzie. Jakaś część populacji ludzkiej przetrwa, jakaś część roślinności, owadów, plastiku przetrwa, prawda? Coś zostanie. Końca świata nie będzie. To należy odwołać. Joanna? Ja też do połowy pytania bardzo chciałam odpowiedzieć, a od połowy się przeraziłam. Ale spróbuję przynajmniej w części. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy dookreślić sobie charakter demokracji w takim momencie, ponieważ to, o czym mówisz, że demokracja może być niewystarczająca, jasne, że ona jest owym dopuszczeniem wszystkich głosów, a zatem tak powinno, tylko że problem jest taki, że jaką widzimy alternatywę? Znaczy w tej chwili, dopóki mamy demokrację, nazwijmy ją neoliberalnego kapitalizmu, no to to jest ten moment nierówności, o którym mówił Przemysław. Teraz w którą stronę pójdziemy? Jeżeli przekształcimy naszą demokrację w kierunku demokracji socjalnej, to w tym momencie jakaś generacja, generowanie niesprawiedliwości powinno się zacząć wyrównywać w kierunku pewnego jakiegoś globalnego ruchu sprawiedliwego. Ale demokracja może pójść w drugą stronę, teraz skradnę Przemysławowi określenie, w taką stronę, w jaką podpowiadają nam liczne scenariusze kultury popularnej, czyli w kierunku demokracji stanu wyjątkowego. Czyli to będzie taka demokracja, w ramach której władza na mocy prawa zawiesza pewne prawa i ma dalej legitymizację ludności, ba, potrzebuje tej legitymizacji ludności. To jest ta wspaniała scena w serialu Rok za rokiem, kiedy pani premier mówi, że nakazuje głosowanie pod groźbą kar. Właśnie dlatego, że ona potrzebuje legitymizacji, ona nie wprowadza rządów autorytarnych, ona chce być demokratycznie wybrana. Aby dalej na mocy prawa wprowadzać zony dzielące ludzi, oddzielające od siebie rodziny, aby móc część ludności eksterminować do obozów i tak dalej, i tak dalej. I teraz, i w tym sensie, dopóki mówimy po prostu, że uratuje nas demokracja, no to tak naprawdę jesteśmy zawieszeni w jakimś takim pustym pojęciu, które niewiele mówi. Ale jednocześnie wydaje mi się, że poza wspólnotowymi sprawiedliwymi działaniami, a więc takimi przesuwaniu się w kierunku jakiegoś uspołecznienia, usocjalizowania tego wszystkiego, no to grozi nam ten drugi model, któremu niedaleko za chwilę będzie do czegoś gorszego, bo jeżeli demokracja, taka demokracja stanu wyjątkowego jest w stanie wykluczać głosy, to co dopiero będzie dalej? Jeżeli mówisz, że boisz się demokracji, to co nam zostanie? Autorytaryzm? W tym sensie sparafrazuję to okropne i bardzo znane, wyświechtane powiedzenie Churchilla, to znaczy wydaje się, że jasne, demokracja jest tutaj fatalnym rozwiązaniem, ale lepszego już nie mamy. Diana? No tak, ja się w ogóle
Boję tego, że demokracja w dobie kryzysu klimatycznego po prostu zniknie i zastąpi to jakiś system autorytarny, bo no to się trochę też dzieje jakby, a to, że dochodzą... No, w jakim sensie się dzieje? No, że no, moim zdaniem zmiany klimatyczne i kryzys klimatyczny jest powiązany z tym, że też do władzy dochodzą coraz bardziej skrajnie prawicowe opcje, że to nie jest wcale od siebie oddzielne, że to jest samonapędzające się koło, czyli na przykład kiedy ludzie czują niepokój, być może sięgają po bardziej autorytarną władzę, tak, wtedy mają większe szanse populiści, a oni zazwyczaj mają gdzieś środowisko, patrzmy Bolsonaro na przykład, to co się dzieje z Amazonią, to się nakręca jakby taki miecz obosieczny, się tak mówi? Tak muszę powiedzieć? Nie. Nakręca jak miecz obosieczny. Jak takie wahadło, no jak taki... Wiecie, o co chodzi, że to jest powiązane, więc... A więc tutaj jest też niebezpieczeństwo. Ale to, co powiedziałaś, jest też bardzo istotne, bo najistotniejsze jest chyba to, że ludzie dzisiaj są w stanie oddać część swojej sprawczości, część swojej wolności i wszystkiego w zamian za bezpieczeństwo. Tak. Znaczy, oni głosują za bezpieczeństwem. A bezpieczeństwo jest tak zabieraniem naprawdę... wolności. Nie, to czy bardziej mi chodzi o to, niż że jest zabieraniem wolności, jak ludzie ją sami oddają. Bardziej chodzi o to, że niebezpieczeństwo polega na tym, że bezpieczeństwo, za którym ludzie głosują, jest bezpieczeństwem dotyczącym teraźniejszości albo przyszłości na krótką skalę. W tym sensie bezpieczniej jest nam usunąć te śmieci do krajów trzeciego świata, bo w tym momencie nie zatruwają naszego środowiska, niż solidarnie podjąć globalne działania planetarne w kierunku przekształcenia sposobów produkcji. Tak, albo bezpieczniej na ten moment jest nam zamknąć granice. Chociażby. Tak, że to jest, ale to są. I zawsze będzie ten problem, ponieważ mamy kadencyjność i każdy myśli w perspektywie, dlatego jest problem z tym, żeby odejść od węgla, ponieważ procesy sprawiedliwej transformacji powinny być planowane na dłużej niż jedna kadencja, więc bardziej opłaca się pchać pieniądze w węgiel, żeby mieć zapewnione. Tak, jakieś głosy i tak dalej. Przecież to jest absurd, że w zeszłym roku dopłacono spółkom energetycznym kilka miliardów złotych chyba po to, żeby zapobiec wzrostowi cen prądu. Rozumiecie? I wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie jakby to się nie stanie i nagle te ceny prądu po prostu skoczą, bo inaczej jakby jeżeli nie odejdzie się od systemu prądu, produkcji prądu z węgla, to te ceny będą rosnąć. Rosną opłaty za wydobycie, bo duża część węgla, zresztą tak się mówi polski węgiel, on nie jest polski, on jest jak w tym roku przyjechał nawet z Mozambiku. No, przede wszystkim z Rosji, tak. Co więcej, nie tylko z Rosji, ale wiesz, to więc jest tutaj jest też przez problem. Rosję kradziony na Ukrainie. Naprawdę, tak? Wydobywany. Że tak, że dopóki się nie zacznie planować z większą opcją niż na przykład 5 lat, a tak się teraz raczej, albo jeszcze krócej, to nie ma możliwości na przykład odejścia od węgla w taki sposób, żeby też zabezpieczyć interesy pracowników tego sektora. Ja myślę, że po prostu nikt tego nie będzie planował, w momencie skończy się tak, że oni stracą wszyscy pracę z dnia na dzień, tak? I bo już dłużej nie będzie się dało tego systemu podtrzymywać. Więc jakby takie procesy just transition, sprawiedliwej transformacji, to są procesy, które trzeba planować 10-20 lat po prostu. Ale zarazem... A nikt tego nie robi. A teraz mamy 5 lat na przykład na to. Wpuścić odrobinę optymizmu do naszego gadania. No to powiedzmy dobrym przykładem połączenia inicjatyw obywatelskich z odpowiednimi ustawami i działalnością władz jest na przykład wymiana pieców w Krakowie, tak? Jeżeli dobrze się orientuję, to jest najdalej zaawansowane pod tym względem miasto w Polsce, czy gmina w Polsce. I tam mieliśmy właśnie do czynienia z tym procesem rozpisanym na kilka lat, którego nie wolno nikomu przerwać, prawda? Nie może być tak, że nie wiem, następny prezydent miasta po prostu odwoła te akcje. Te rzeczy się ze sobą pojednały, prawda? Czyli z jednej strony były grupy obywatelskie, które mówiły dość, 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 prawda? Wyjść na spacer w Krakowie to tyle, co spalić jedną paczkę papierosów. Więc inicjatywa obywatelska, konkretna ustawa plus działania pomocowe ze strony samorządu, czyli bardzo określone pieniądze, ekipy, które pomagały w wymianie. Więc
możliwe są działania na dużą skalę, w końcu Kraków to jest potężne miasto, prawda? Możliwe są działania na dużą skalę, obliczone w dłuższej perspektywie czasowej, bardzo konkretne, zmierzające do ochrony środowiska i równocześnie do ochrony człowieka. I tutaj mam wrażenie, jest sprawa dość istotna. Joanna przed chwilą wspomniała właśnie o tym, o tej krótkiej perspektywie zabójczej dla człowieka. No, można by powiedzieć tak, że największe szanse powodzenia mają te działania, które w sposób najbardziej bezpośredni odnoszą się do żywotnych interesów człowieka. Więc tutaj to, co na przykład dotyczy powietrza, nagle się okazuje, prawda, 50 tysięcy ludzi rocznie w Polsce choruje na płuca, ileś jest zgonów, prawda, te choroby są przewlekłe, one mają bardzo konkretne koszty życiowe, rodzinne, także finansowe i tak dalej, że to nagle można jakby wzbudzić pewnego, obudzić pewnego rodzaju świadomość i popchnąć, to, i to popycha ludzi do działania. Więc można by powiedzieć tak, że w odniesieniu do człowieka najbliższa ciału koszula Dejaniry, czyli jak człowiek, który zasadniczo podejmuje działania egoistyczne, poczuje, że ten egoizm pali go do żywej skóry, pali go żywym ogniem, to wtedy istnieje szansa na to, że się zbiorczo zdobędziemy na rozmaite działania. Zadanie sztuki poznawcze polega w takich sytuacjach właśnie na tym, żeby zadać swoim dziełem pytanie, żeby zakłócić pewien bezproblemowy przebieg komunikacji społecznej, żeby zwrócić na coś uwagę, tak? Czyli sztuka nie musi tutaj podejmować tematu ekologicznego. Ona raczej jakby pracuje nad naszymi umysłami, na tych kategoriach pojęciowych, którymi my się posługujemy i które pozwalają nam w miarę bezpiecznie przeżyć dzień od wschodu do zachodu słońca. Jeśli mogę, to, bo to, o czym mówi Przemysław, ma pewien ciąg dalszy. To znaczy, w takim momencie owych egoizmów, które mogą zwrócić uwagę na, widzimy tak naprawdę, co jest najskuteczniejsze. Jeżeli zaczęłaś nasze spotkanie od danych, które są mi bliskie, którymi często się posługuję, o których mówimy, to już wiemy, że dane nie skutkują. To znaczy, możemy publikować kolejne raporty, informować o kolejnych zagrożeniach, robić kolejne wyliczenia i to za bardzo nie ruszy społeczeństwa jako całego, nie ruszy ludzi, bo ludzie zobaczą te dane, wzruszą ramionami. To oczywiście wynika także z tego, że ludzie już wielokrotnie rozczarowali się sposobami liczenia danych. To znaczy okazywało się na przykład, że wraz z jakimiś kolejnymi postępami nauki, odkryciami czegokolwiek, czy sposobami, rozwiązaniami prawnymi, nagle na przykład pewne daty się przesuwają. Kiedyś wydawało się, że mamy czas do 2020 roku, nagle się okazało, że do 2050 roku, wycofano to do 2030. W pewnym momencie ludzie zaczynają się w tym gubić. W tym sensie wydaje mi się, że żadne twarde argumenty opierające się na danych nie będą już skuteczne. Skuteczne będzie tylko i wyłącznie pobudzenie afektywne. Pod warunkiem, że ludzie poczują najpierw indywidualne jakieś emocje związane z, czyli właśnie poczują, że ciężko im się oddycha i przestraszą się, jak będzie się oddychało ich dzieciom. Poczują, że coś im w związku z zmianą klimatyczną zostaje zabrane, jakieś poczucie bezpieczeństwa, jakieś poczucie komfortu i tak dalej, i tak dalej. To uruchamia jakieś emocje, jakieś afekty, które można potem współdzielić. Przy zupełnie innym temacie, ale oczywiście bardzo z tym wszystko jest ze sobą powiązane, jak mówię, pierwsze prawo ekologii. Przy zupełnie innym temacie pojawił się taki pomysł, który cały czas mi krąży po głowie od roku, jest bardzo inspirujący. To znaczy, przy okazji debaty o pracy, która odbywała się w Poznaniu, w pewnym momencie doszło do wymiany zdań i doświadczeń. I ludzie zatrudnieni w budżetówce mówili oczywiście o tym, że każdy powinien na rok stać się pracownikiem budżetówki, to zobaczy, jakie to jest straszne. Mikroprzedsiębiorcy mówili o tym, że jeżeli nikt nie założy na rok firmy i nie spróbuje poprowadzić firmy, to nie zobaczy, że to jest tak naprawdę najgorsze uczucie i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie ktoś zwrócił uwagę, że w zasadzie oni mówili o dokładnie tych samych uczuciach. W tym sensie, chociaż w strukturze, jakby w regułach kapitalizmu, w samej strukturze, takiemu mikroprzedsiębiorcy bliżej jest do szefa Microsoftu, bo jedno i drugie zarządza firmą.
to doświadczeniem afektywnym takiemu mikroprzedsiębiorcy bliżej jest do prekariusza zatrudnionego na śmieciówce w jakiejś instytucji kultury. I w tym sensie nie tyle należałoby zacząć dzielić podobne doświadczenia, bo oni nie będą mieli podobnych doświadczeń, ale podobne afekty, bo takie na pewno mają. I to jest ich platforma porozumienia. Otóż wydawało mi się, dlatego tak bardzo mi to zapadło w pamięć, że tak naprawdę ten mechanizm dotyczy nie tylko pracy, ale także właśnie na przykład kwestii zmiany klimatycznej. Jasne, że zupełnie inne interesy będą miały osoby, które są mieszkają w różnych miejscach, są w różnych miejscach zatrudnione, mogą zmienić pracę, nie mogą zmienić pracy, ale pewne afekty wynikające z tego, że doświadczenie zmiany klimatycznej mogą być wspólne. Mogą być podobne, mogą być podzielane i na tej platformie wydaje się, że można zbudować działania bliskie ciału, ale już nie tylko egoistyczne, tylko wspólnotowe. Czyli na przykład takie odczucia, jakim jest solastalgia tak zwana. Kojarzycie? To jest taki termin psychologiczny, który powstał niedawno i właśnie określa takie specyficzne uczucie smutku klimatycznego, które staje się faktycznie takim wspólnym doświadczeniem, pewnie też z różnych powodów, ale generalnie jakby doświadczeniem bezradności, poczucia zagubienia wobec chociażby tych kolejnych raportów, które się pojawiają, z których później nic tak naprawdę nie wynika. I też jakiegoś takiego poczucia winy, bo kapitalocen kładzie poczucie winy za katastrofę klimatyczną na jednostkę i odpowiedzialność na jednostkę, czyli ogranicza i plastik. Antropocen. Kapitalocen właśnie temu przeciwstawia się. Dokładnie. Antropocen kładzie na jednostkę, a kapitalocen został utworzony właśnie po to, żeby pokazać, że większość jednostek jest raczej ofiarami niż... Nie mówię o tym, że ten termin, tylko mówię, że to, w czym żyjemy, czyli kapitalizm. Powinnam użyć tego terminu. Po to został chyba też stworzony termin kapitalocen, żeby o tym mówić. No tak, rozmawiamy tak naprawdę o tym... I w takim razie jak skuteczną rolę odgrywa w zarządzaniu tym kryzysem wspólnota? Pan profesor zwrócił uwagę, że w pewnym sensie tu na tej sali też jesteśmy zgromadzeni w obrębie jakiejś wspólnoty, która podziela lub nie, myślę, że podziela na pewno zainteresowanie tematem i jakąś taką chęć nie pozostania obojętnym wobec niego, więc to jest chyba najlepszy moment, żebym zapytała, czy są jakieś pytania od Państwa. Przepraszam, ale tak pójdę. Strasznie się zagadałem. Trzeba było nam przerwać wcześniej. Chciałem spytać Pana Profesora, jako przedstawiciela nauki, czy w środowisku, nie mówię członków Polskiej Akademii Nauk, ale uczonych, jest rodzaj takiej wspólnoty zakłopotania z powodu tego, co się dzieje z klimatem i nie ma próby razem połączenia. Nie mówię, że uniwersytety łączcie się, stwórzcie jeden potężny uniwersytet, który powie wszystkim, stworzy język. Bardzo, bardzo panu dziękuję. W gruncie rzeczy zadał pan trzy pytania i na pierwsze tak, na drugie nie, na trzecie chciałbym. Pierwsze tak, czyli czy istnieje tego rodzaju świadomość, czy powstają w poszczególnych, na poszczególnych uniwersytetach jakieś kręgi, koła, tak, które by po pierwsze aktywizowały ludzi, po drugie wywierały presję na samego rektora i na całą społeczność akademicką właśnie w związku z kryzysem klimatycznym czy katastrofą klimatyczną. Więc w Polsce na uniwersytetach coraz więcej powstaje takich bardzo konkretnych komitetów, tak? Na UW powołano zespół do spraw klimatu, który jest bardzo istotnym zespołem złożony z przedstawicieli wszystkich wydziałów. To znaczy tam są i przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych i Ścisłych. Oni podjęli właśnie projekt ustawy dotyczącej działania uniwersytetu wobec zmiany klimatycznej. To jest organ doradczy rektora. I chyba podobne ciało tworzy się na naszym uniwersytecie, czyli w Poznaniu. Więc to z całą pewnością jest i byłoby straszne, tak? Tu rozumiem jakby intencję pańskiego pytania i absolutnie się z nią zgadzam. Byłoby czymś niewyobrażalnym zupełnie, gdyby tego rodzaju świadomości i aktywności nie było.
Tego drugiego chyba nie, to znaczy takiego ogólnopolskiego uniwersytetu. Być może jak się ukonstytuują te ciała, to one zaczną się ze sobą po prostu jakoś porozumiewać. Trudno mi jednak wyobrazić sobie taką zgodę co do języka, więc wierzę raczej w wielość rozmaitych działań, bo ja sobie przy tej okazji wyobrażam ową katastrofę, która krąży pod postacią fantazmatu, też mniej więcej tak. To będzie właśnie w ten sposób przebiegało. Pod łodzią zabraknie wody w jakiejś gminie. Na wybrzeżu zaleje kilka wiosek. W jednym z dużych miast zatruta zostanie woda w rzece. W jeszcze innym mieście z powodu upałów i niedoboru wody, niedogrzanych, niedochłodzonych turbin, zabraknie prądu. Tak? To będzie 1000 małych punktów. Tak, ja raczej sobie tak to wyobrażam, nie pod postacią, prawda, przychodzi Chrystus, paruzja, prawda, i trzecia część traw spłonie i czwarta część wód wyschnie i nie będzie kolejnego odcinka Fargo na przykład, prawda, albo jakiegoś innego serialu. Więc nie będzie chyba tego wspólnego uniwersytetu klimatycznego, bo nie zostanie wypracowany wspólny język. Chociaż niewątpliwie chciałbym, aby społeczność uniwersytecka w coraz większym stopniu wtrącała się politykom w to, jak oni zarządzają społeczną świadomością przy użyciu pewnego języka, prawda? Można negować zmiany klimatu i w gruncie rzeczy jakby zgodnie z tym prowadzić określoną politykę. Można kłamać w żywe oczy, tak? Mówiąc o, nie wiem, tradycjach polskiego górnictwa, podczas gdy ponad połowa, nie, więcej, 70% węgla spalanego w Polsce to jest węgiel z Rosji, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam, to są mniej więcej tego rzędu wielkości. Więc językiem zarządza się, przy użyciu konkretnego języka zarządza się świadomością społeczną, a tutaj uniwersytet powinien się wtrącać, przeszkadzać, tak, wprowadzając inną siatkę pojęciową i przede wszystkim inny zestaw relacji, prawda? Bo dla nas najistotniejsze jest to, że chcemy przekonać do związków pomiędzy codziennością, z jej konkretnymi bardzo obyczajami konsumpcyjnymi, ubraniowymi i tak dalej, a całą resztą rzeczywistości i jakby od tej strony, od strony codzienności dotrzeć wreszcie do polityków. Więc ten język z całą pewnością jest tutaj rzeczą bardzo, bardzo ważną. Dziękuję panu za pytanie. Tak, dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Zachęcam. Ogromne wrażenie. A kolejne jego książki są coraz bardziej praktyczne, coraz bardziej dotyczą życia codziennego.
Bardzo, bardzo panu dziękuję za pytanie. Zarazem jego rozległość przerasta moje możliwości. Ono jest świetne i jakby trafia w moje serce i w moją głowę, więc jestem panu niesłychanie wdzięczny. Nie będę oczywiście w stanie temu sprostać. W dalszym ciągu wydaje mi się, że to hasło, które ośmieliłem się rzucić, Królestwo za narrację, jest ważne o tyle, że jakby rośnie złożoność współczesnego świata. Jedyną odpowiedzią na ową rosnącą złożoność powinna być narracja wystarczająco pojemna i narracja, która właśnie potrafi jakoś te rzeczy ze sobą powiązać. Podobało mi się to, co pan powiedział, chociaż nie jestem pewien, czy do końca to rozumiem, kiedy stwierdził pan, czy zapytał pan o to, czy istnieje możliwość jakby wyminięcia tej depresji klimatycznej, tak? To dobrze zrozumiałem, tak? Tego... Tak, albo zaangażują się w globalne działania, na rowerze objadą Europę i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest to, co innymi słowami ująłem, kiedy powiedziałem tyle odpowiedzialności, ile sprawczości. Czyli jeżeli ktoś ma na głowie piątkę dzieci, chodzi codziennie do dwóch prac, do dwóch miejsc zatrudnienia, to z całą pewnością nie można komuś takiemu zarzucać, że zatruwa środowisko, ponieważ na przykład wyposaża swoje dzieci w koszulki trykotowe i inne nieekologiczne produkty i tak dalej, więc jakby od innej strony nazywam dokładnie to samo, że trzeba dostosowywać tę narrację, która jest potrzebna do istniejących warunków, ale zarazem pchać się, za wszelką cenę pchać się do chociażby najmniejszych, najsłabszych, konkretnych działań. Tak? Tutaj bez właśnie takiej praktyki, więcej praktyki niż moralizowania. Tak? Na rzecz takiej praktyki oddałbym bardzo, bardzo, bardzo wiele. I przy tej okazji powiedziałbym, że z całym szacunkiem i z całym uznaniem dla książki Ewy Bińczyk, bo tytuł jej książki się tutaj pojawił w pańskim pytaniu, prawda? Odniesienie do książki zatytułowanej Marazm. Epoka człowieka, marazm antropocenu, tak jakoś tak. Otóż z pewnej perspektywy należałoby właściwie głosić pochwałę marazmu, ponieważ marazm jest w znacznym stopniu ograniczeniem albo zminimalizowaniem potrzeb życiowych. Tak? I pod tym względem właśnie głosić mniejszą konsumpcję, redukcję konsumpcji, pewnego rodzaju strajk zakupowy jest właśnie namawianiem ludzi do takich zachowań marazmicznych. A tak, co oznacza po prostu jeszcze raz to samo, a mianowicie nie ma dzisiaj takich działań, które byłyby nieważne.
Natomiast nie ma również chyba dzisiaj takich działań, które byłyby dostateczne i wystarczające. Nie ma takiego pstryczka, który by zatrzymał katastrofę, prawda, i zwrócił nam bezpieczeństwo temperaturowe, wodne, klimatyczne, zwierzęce i tak dalej, tak? Więc to tylko gwoli właściwie wyjęcia części wątków, które pan poruszył w bardzo rozległym i ważnym pytaniu. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś głosy? To jest właśnie to, o czym mówimy. Przy tym to zaostrzenie dotyczyło tak naprawdę podniesienia ceny paliwa, tak żeby zniechęcić ludzi do jeżdżenia określonymi typami samochodów, podczas gdy klasa uboższa we Francji właśnie tymi samochodami dojeżdża, czy to z banlieue, z przedmieść do miasta, czy też właśnie z miejscowości nieco bardziej oddalonych od miasta. Więc żółte kamizelki wyszły w obronie nie tyle postaw antyekologicznych, prawda, ile przeciwko temu, by ich obciążono kosztami naprawy środowiska. Ale nie teraz, co teraz jest, wystąpiło to, że rolnicy strajkują, bo im tam jakieś przepisy ruszcie wsi. Aha, aha. No, być może mechanizm jest podobny. Rolnicy tak się ścierają, bo tu przepisy zaostrzone są. Ale wtedy rolnik traci, nie? I oni teraz strajkują. Aha, tu jest taki problem. Tak, tak, tak. No to jest mniej więcej to, o czym mówię. Odpowiedzialność powinna wzrastać, a zatem i rozległość podejmowanych działań powinna wzrastać wraz z taką polityczną siłą, czyli te państwa, te gospodarki, te zakłady pracy, te konsorcja, ci bogacze, którzy w największym stopniu środowisko zakłócają, powinni działać na rzecz i łożyć na rzecz jego naprawy. Natomiast niestety tak zdarza się, że władza spycha na sam dół koszty naprawy środowiska i wówczas one obciążają tych, którzy i tak są ubodzy. Wtedy oni się buntują, prawda? Mniej więcej o to mi chodziło, jak wprowadzam korektę i rozróżnienie pomiędzy pojęciem antropocen i kapitałocen. Znaczy antropocen w swojej nazwie chodziło o to, że człowiek stał się najsilniejszym albo tak silnym sprawczym oddziaływaniem na Ziemi, że zaczął stać się czynnikiem zmiany geologicznej. Tymczasem bardzo szybko zwrócono uwagę na to, że tam się kryje pewien błąd, znaczy nie każdy człowiek, tylko pewna garstka, ten mityczny 1%, to on, a więc dlatego kapitał ocen, to on stał się tym czynnikiem oddziaływania, a paradoksalnie większość ludzi, większość tych jednostkowych człowieków jest raczej ofiarą zmiany klimatycznej niż czynnikiem na nią najbardziej wpływającym. Najbardziej ekologiczne jest to, z czego korzystamy wiele razy. Tak. Teraz na przykład to pani mówiła, żeby dachy tymi bateriami słonecznymi pokrywać. Można to zacząć robić, nie? Tak. Też, no ale to się było od małego, co już zaczynać co robić. Powiedziałbym ze wszystkich stron. Ze wszystkich stron, to znaczy jedyna moja nadzieja właśnie na tym się zasadza, że nie będzie czegoś takiego jak oczekiwanie na przykład nasze, że politycy wreszcie podejmą odpowiednią decyzję, na przykład zabraniając produkowania plastikowych kubków i talerzyków i tak dalej, prawda? Jedyna moja nadzieja na tym się właśnie zasadza, że wystarczająco wiele zróżnicowanych stron, podmiotów życia społecznego będzie napierać. I ci, którzy na przykład mówią, musimy wciągać dzieci do takiego świata, w którym obowiązuje szacunek do środowiska naturalnego. Bez szacunku
bez poważania, bez pewnego rodzaju miłości, zachwytu, tak, ekstazy środowiskiem naturalnym, nie będzie postaw ekologicznych, więc to jest jasne, że trzeba zaczynać z dziećmi od maleńkości. Jak dziecko nauczymy tego, że może wyrzucić tam ten papierek czy ten kubeczek plastikowy na wydmę w lesie, prawda, to ono będzie to robić i wtedy dla takiego dziecka świadomość ekologiczna będzie od razu rozdwojona albo będzie pewnego rodzaju hipokryzją, więc trzeba zaczynać od przedszkoli i szkół, ale także trzeba atakować prawników i polityków, zwłaszcza tych, którzy są już przy władzy albo zamierzają do niej dojść. Trzeba również zwracać uwagę na to, co się samemu robi, co się samemu je, kupuje, zakłada na siebie, jak się podróżuje i tak dalej, i tak dalej. Trzeba również pracować nad własną rodziną, wciągać do tego sąsiadów, tak? Na wiele stron i z bardzo wielu różnych stron. To jest jedyna nadzieja. Nie będzie czegoś takiego, w to nie wierzę, nie będzie czegoś takiego jak jednopunktowa albo jednoosobowa siła sprawcza, która pojawi się przed nami i powie: ludzie, musimy wreszcie się nawrócić ekologicznie. Jan Paweł II to powiedział. Jan Paweł II, mało kto o tym pamięta, ale jeżeli dobrze sobie przypominam, to było na początku lat 90., kiedy Jan Paweł II powiedział, że ludzkość powinna nawrócić się ekologicznie, prawda? Za mało było tego gadania. On zbyt rzadko to powtarzał. Papież Franciszek już poświęca całą encyklikę temu, że w gruncie rzeczy postawa ekologiczna jest czymś, co trawersuje wszystkie religie, prawda? On się nie odwołuje wyłącznie do chrześcijan w Laudato Si. Więc nie będzie... Nie można liczyć na to, że z jednego miejsca, z jednego punktu wyrośnie, wyłoni się jakaś taka siła, która zmieni wszystko. Wierzyć natomiast można w to, że kiedy tego rodzaju działania, pomysły, aktywności, dzieła sztuki, książki, spotkania i konkretne praktyki będą się wyłaniały z bardzo wielu różnych punktów, to wtedy jest możliwe wprowadzanie zmian. Tylko wtedy. To ja sobie przywłaszczę wielką przyjemność zadania ostatniego pytania, kończącego, bo tak mam poczucie, że z jednej strony się zrobiło dość pesymistycznie, a z drugiej pan profesor mówił o nadziejach, więc tymi nadziejami bardzo chętnie bym zakończyła. No bo mówimy właściwie cały czas o tym, jaką nadzieją jest jednak to wspólnotowe działanie, wywieranie presji na władzę i system kapitalistyczny, jakby zmianę tego systemu od środka i rozpoznanie tego kryzysu. A w opisie prowadzonego przez MOK w Olsztynie cyklu Testament z plastiku padło takie zdanie, odwrócenie tego popularnego hasła przyszłość jest teraz, padło takie zdanie, przyszłość już była. Jak rozumiem, nie była, wciąż jest przed nami, wciąż są różne nadzieje, więc dopytam jeszcze Ciebie, Joanno i Diano, o to, jakie nadzieje Wy widzicie w ekologicznym nieposłuszeństwie i w tych działaniach wspólnotowych na, no może nie naprawę sytuacji zupełnie, ale zapobieżenie temu najgorszemu scenariuszowi. Bardzo jesteśmy Panu wdzięczne. Proszę mówić. Wcale nie bunt mas, tylko bunt bardzo odważnych jednostek, które owszem, nie mają wyjścia i muszą stworzyć wspólnotę. Byłem w tych wspólnotach często uczestnikiem kilkudniowym, czasami nieco dłuższym i to są, oczywiście to jest naturalne, że ludzie tworzą wspólnoty, bo inaczej by się to w ogóle rozpadło, ale wspólnota nie jest wcale siłą tych ruchów. Siłą tych ruchów jest zdeterminowanie kilkudziesięciu osób, bo to nie są wcale setki, to nie są te masy, o których mamy tutaj w tytule. Szukam
Miałem nadzieję, że na spotkaniu słyszę. Nie słyszę wcale tego, jak przełożyć ten indywidualny, obywatelski gest, często trwający latami, bo to są ludzie, którzy zrezygnowali ze swoich karier, to są ludzie, którzy często prowadzą już taki styl życia po prostu, że w tych dziczach spędzają czas. W tej chwili w Puszczy Białowieskiej spotkalibyśmy ich tak w obozie, w Karpatach, na mrozie, zresztą Rozpuda była takim fajnym wizerunkowo, fajnie to wygląda w kadrze, prawda? To jest a propos tego, co się potem w sztuce widzi, to jest legenda. Ale akurat jeżeli chodzi o aktualne te bunty, nie mas, tylko bunty jednostek, to to trwa teraz. Można by sobie w tym rozliczeniu naszym osobistym, może w takiej refleksji na wieczór, w jaki sposób my wspieramy te osoby, które w tej chwili mają odwagę się buntować. Bo akurat to jest ten dylemat w stosunku, znaczy mój dylemat, który się rodzi, mając cały czas przed sobą ten tytuł tego spotkania. Nie? W jaki sposób ten obywatelskie nieposłuszeństwo swoje osobiste przełożyć na bunt mas. Bo z tych licznych tutaj teorii to wcale nie wynika. A jeszcze gorzej dla mnie, te hasło, że im mniejsza sprawczość, tym mniejsza odpowiedzialność, to jest w ogóle usypiające dla wielu. Znaczy dla nas to pewnie nie, bo jesteśmy świadomi tego, w jakim kontekście pan profesor o tym mówi, ale jakbyśmy to powtórzyli komukolwiek na ulicy, to będzie dla niego umycie rąk. Po prostu dla niego będzie to, czy dla niej idealna wymówka na to, żeby nie robić prawie nic, albo robić właśnie, albo nic nie robić. Natomiast wydaje mi się, że raczej powinniśmy zachęcać do rób tyle, ile możesz i jeszcze o krok, ciut więcej, bo jak ktoś się skupi na segregowaniu śmieci i na tym poprzestanie i powie, że to jest jego udział w zmaganiu się z kryzysem klimatycznym, to przecież jest banał. Ja już akurat to, mam na wrażenie, że powtarzam to, bo na kilku spotkaniach zawsze dochodzę do tych samych wniosków. Ja może też powiem, o swojej perspektywie, bo mam taką wdzięczną funkcję, jestem włącznie radnym. Radnym od roku i widzę, jakie jest zmaganie z mieszkańcami, którzy często dostając pewnego rodzaju restrykcje w postaci wyższych opłat, reagują w jeden jednakowy sposób, że to jest szykana dla nich, nie widzą swojego w ogóle udziału w tym wszystkim. Tego odczytują każdy krok w kierunku takim, że realne jest obciążanie mieszkańców, bo inaczej się po prostu nie da. Są pewne mechanizmy, które muszą kosztować i nie będzie za to płacił ani rząd, tylko ten, kto wytwarza na przykład odpad. Fakt, że to jest dziwnie, bo w Polsce opakowane taką narracją, że segregowane są tańsze, a niesegregowane, zmieszane są mniej kosztowne. Podczas gdy powinni ludzie płacić za ilość wytworzenia. Ale nadal, czy to zostało właśnie zmienione? Słucham? Nadal tak jest, czy to zostało wreszcie zmienione, żeby śmieci niesegregowane były droższe? No tak, one są droższe, ale tak naprawdę powinniśmy mieć stronę, aby ludzie w ogóle produkowali mniej śmieci. Tak? Ja skupiam się na tym, bo to jest bardzo gorący temat po prostu. Ja wiem, że nawet wczoraj na jednym dosiedli masa ludzi po prostu ma pretensje w jednym kierunku. Nie chcemy płacić dużo, ma być to po prostu tanie, ma być to skuteczne. I tu miałem nadzieję, że jakieś takie sposoby, może z wielkich miast, może ze sfery sztuki, chociaż akurat MOK jest, myślę, liderem, myślę, że teraz w całej Polsce, bo on pokazuje, że w taki fajny, dyskretny, subtelny, estetyczny sposób można ludzi zmusić do refleksji. Bo cały ten miesiąc i ten coming out i ten w ogóle ten plastikowy temat w Olsztynie, on urasta oczywiście wśród tych, którzy w ogóle to widzą, zauważają, bo nie każdy zrozumie w ogóle, że ktoś do niego mówi sztuką. Nie? Ale jak mówi do niego fajnym obrazkiem, który stoi po prostu na ulicy i każe się zastanowić, że to miejsce może nie będzie wyglądało tak estetycznie, że nie będzie tak ładnie zasypane pustynią, że nie będzie może takiego pięknego, nie wiem, jakiegoś ataku z powietrza i że cały zamek będzie płonął. Ale o co w tym chodzi, to mam nadzieję, że ludzie się już no to... To, o czym pan powiedział, tak naprawdę, to jest w takim razie moja pierwsza nadzieja. Jeżeli miałam wypowiedzieć jakąś nadzieję, to moja pierwsza nadzieja jest taka, że po prostu będą takie działania, takich na przykład jednostek jak MOK, czy takich artystów jak Diana i inni artyści, którzy po prostu wzbudzą, zachęcą ludzi do refleksji. Ale kiedy mówił pan, bo ja oczywiście rozumiem tą wątpliwość,
Mam oczywiście też w pewien sposób wrażenie, że takie narracje osamotnienia są w pewien sposób marazmotwórcze, ale w tym momencie chyba to mi daje szansę na wypowiedzenie takiej drobnej nadziei, bo tak naprawdę niestety, zanim wypowiem nadzieję, wypowiem zastrzeżenie do nadziei. To zdanie o nadziei, o którym mówiłaś w książce, jest niestety taką kaskadą tracenia nadziei, bo to wygląda tak, że na początku mieliśmy nadzieję wraz z publikacją w latach 70. raportu Granice Wzrostu, że jesteśmy w stanie katastrofę klimatyczną odwrócić. Wraz z kolejnymi działaniami mamy nadzieję, że jesteśmy w stanie zatrzymać, a teraz już tylko mamy nadzieję, że jesteśmy w stanie odraczać. To znaczy, że tak naprawdę, i wydaje mi się, że na to cierpimy najbardziej, cierpimy na wyciek nadziei z powodów bardzo konkretnych, realnych danych, które do nas napływają. Ale jeżeli miałam o nadziei powiedzieć, jaką mam, to powrócę do Puszczy Białowieskiej i do tych aktywistów, o których pan mówił. Ja mam nadzieję podwójną. Po pierwsze taką, że zawsze tacy ludzie będą gotowi na coś takiego, ale mam nadzieję na coś zupełnie innego i to jest to, czego się kurczowo trzymam i to jest coś, o czym w książce o jeden Lazadelko pisał Dariusz Kosiński. To jest moment, w którym dochodzi w czasie protestów o Puszczę Białowieską do takiego dziwnego splątania trzech nierównych w sprawczości, nierównych zaangażowania, ale też nierównych w liczebności sił. Jest garstka aktywistów w Puszczy, którzy mają tam siły najwięcej, poświęcają najwięcej, ale jest ich najmniej. Co jakiś czas do Puszczy przyjeżdżają na owe spacery obywatelskie ludzie, którzy postanawiają blokować wycinkę spacerując. Ich jest dużo więcej, to są masowe wycieczki, ale oni pojawiają się w tej Puszczy tylko na chwilę. I na koniec jest grupa najliczniej protestująca, najsłabiej w Puszczy obecna, to są wszyscy ci, którzy w miastach, takim jak w Olsztynie czy w Poznaniu, wychodzą na ulicę i protestują, organizują zbiórki tego, co jest potrzebne, żeby przewieźć to do Puszczy i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli mam jakąś nadzieję, to mam taką nadzieję, że nigdy nie zabraknie komunikacji pomiędzy tymi trzema sferami. Pomiędzy tymi, którzy są zaangażowani najmocniej, poświęcają temu najwięcej i tymi, którzy mogą się zaangażować tylko doraźnie, ale są najliczniejsi. Dopóki oni będą skomunikowani, dopóki ja mam jakąś nadzieję na działania mogące realnie wpływać na rzeczywistość. Ja mam jeszcze pytanie. Nawiązując do toczącej się dyskusji pani wypowiedzi i pana wypowiedzi, bo czytałem ostatnio w internecie, że ruch, który jest w Katalonii, dąży do niepodległości, opiera się właściwie na garstce ludzi i aplikacji, z której wszyscy ci, którzy są zainteresowani, właśnie korzystają. To jest chyba Democracy with Tsunami, no, zakładam, że oczywiście byłoby to wskazanym scenariuszem w jakimś sensie. To pewnie nie do końca pytanie do... Nie. To jest oczywiście piękne, w gruncie rzeczy to jest pytanie bardzo podobne, prawda? Na moment jeszcze wrócę do tego, o czym pan mówił. Ekologiczne nieposłuszeństwo w Polsce i gdzie indziej, w bardzo wielu krajach, jest faktem. Natomiast tytuł tego opowiadania jest życzeniem. Nadzieja tkwi w tym, że od jednego do drugiego da się przejść, ale pomysłu na to, jak sprawić, żeby masy się przejęły stanem środowiska naturalnego, chyba nikt nie ma. Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze raz do sprawy, o której już wcześniej mówiłem. Ja z kolei bym wiązał nadzieję właśnie z tym, że przy odpowiednim zaangażowaniu bardzo wielu różnych uczestników dochodzi do fortunnego połączenia bardzo ważnych rzeczy, to znaczy cząstki grupy, kolektywu obywatelskiego, który bardzo konkretną sprawę zgłasza,
społeczeństwa, które gotowe jest ich poprzeć i polityków, prawników, którzy gotowi są zmienić to w bardzo konkretny paragraf. To znaczy ja wierzę w tym momencie w sprawczość tych pierwszych, którzy zgłaszają sprawę, tych drugich, którzy popierają, to znaczy właśnie takiej potencjalnej masy i tych trzecich, którzy stwarzają rzeczywistość poprzez sformułowanie określonego prawa. To znaczy ja również wierzę właśnie w taką stwórczą moc prawa. Jak w momencie, w którym na przykład stwierdzamy, czy gdzieś stwierdzono, że niewola, niewolnictwo jest przestępstwem, to od tego momentu choćby znacząca część społeczeństwa uważała dokładnie przeciwnie i pamiętała, jak to z dziada i pradziada zawsze niewolnicy byli i w ogóle byli zadowoleni z tego, niewolnictwo jest przestępstwem. Tak? Ja w to również wierzę, również nie w to, że prawo samo z siebie zmieni rzeczywistość, ponieważ na przykład zakaże hodowania, produkowania mięsa, hodowania zwierząt i zjadania mięsa, tak? Więc wierzę w to, że tego rodzaju niewolnictwo również zostanie zniesione, ale nie wierzę w to, żeby coś takiego mogło nastąpić bez bardzo określonych działań rozmaitych, zdeterminowanych grup obywatelskich i bez poparcia społecznego. Ekologiczny bunt mas w tym sensie mógłby natomiast nastąpić, i tego się obawiam, to nie jest moja nadzieja, ekologiczny bunt mas jest dla mnie wyobrażalny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie już za późno. Jeżeli państwo kojarzą dramat Pawła Dymlińskiego, śmierć podatnika, czyli demokracja musi odejść albo wycofuje swoje oszczędności, tam jest taka wspaniała scena monologu z okazji święta brania kredytów. I bohater postanawia tam postraszyć obywateli i w pewnym momencie mówi, kończy to przemówienie takim powtarzanym często potem zdaniem, czego trzeba, aby w tym kraju ludzie wyszli na ulicę, chyba przecen. W kontekście Black Friday jest to całkiem istotne, ale wydaje mi się, że istotniejsze jest zdanie, które poprzedza to zdanie. To znaczy, zanim on powie, że potrzeba nam przecen, żeby wejść na ulicę, powie, niech każdy sobie wyobrazi coś najgorszego i że to się wydarzy, jak w mordę strzelił. W tym sensie chyba podzielam ten pesymizm. To znaczy, jak się wydarzy to najgorszego, jak w mordę strzelił, to wtedy ludzie wyjdą na ulicę. No, chodziłoby o to, żeby wymyślić, czego trzeba, żeby ludzie wyszli na ulicę, zanim to się wydarzy. No tak, mówimy o przejściu od buntu jednostki do ekologicznego buntu mas, a jednak mam takie wrażenie, że taka jednostka siedzi z nami, więc Diano, jakbyś mogła ze swojej perspektywy o nadziejach i o tym, jak przejść do tego ekologicznego buntu mas. Nie wiem, czy to mas. No tak, ja tak cierpliwie sobie czekałam, bo ja nie jestem teoretyczką, tylko bardziej praktyczką, więc chyba lepiej mi wychodzi działanie niż mówienie. Ale byłam też w tym roku w Puszczy Karpackiej i pomóc w obozie dla Puszczy Karpackiej. I faktycznie muszę przyznać, że to jak naładowana energią stamtąd wróciłam i wiarą w to, że naprawdę takie działania po prostu mają sens. I to jak też ludzie między sobą tam faktycznie dzielą się tą energią, tą siłą jakąś taką, mimo tego, że to były też takie górki, nie? Że na przykład bardzo duża ilość energii, niespania przez kilka nocy szła w to, żeby zorganizować akcję, a później na przykład się okazuje, że ta akcja nie spotyka się wcale z jakimś masowym odbiorem, a więc to też są takie i bardzo dużo trzeba w sobie samozaparcia i siły i takiej wiary, żeby faktycznie poświęcić na przykład życie na to, żeby w takich inicjatywach działać, więc to jest niesamowite i naprawdę jak tylko będziecie mieć okazję kiedyś chociaż na chwilę wesprzeć jakąś inicjatywę, czy to obóz dla Puszczy Karpackiej, czy obóz dla Puszczy, czy obóz dla Mierzei Wiślanej, a naprawdę warto to zrobić. Jeszcze jeżeli chodzi o, bo my tutaj tak bardzo dużo mówiliśmy o polityce, o jakichś takich dużych rozwiązaniach systemowych, ja się zawsze czuję trochę bezradna w takich sytuacjach, bo wiem, że nie jestem w stanie wygenerować aż takiej siły sprawczej, żeby oddziaływać na taką dużą skalę. Oczywiście wtedy właśnie ma znaczenie ilość tych ludzi, którzy się razem zrzeszą, ale nie mówiliśmy też nic o takim mniejszym jakby poczuciu wspólnotowości i też o uczuciach. Ze znajomymi w zeszłym roku wpadliśmy na taki pomysł, żeby założyć coś takiego, co się nazywa wspólnota międzygatunkowa.
I założenie jest takie wielowymiarowe, bo z jednej strony to jest kolektyw, który zrzesza nie tylko artystki, chociaż w dużej mierze, ale też teoretyczki, a też jakby jest tam praca nad tym, żeby powstała taka podjednostka zajmująca się aspektami prawnymi. Generalnie jakby celem takim najbardziej naszym jest to, żeby zarejestrować się jako nowy związek wyznaniowy. Wspólnota międzygatunkowa została powołana po to, żeby uczyć się na nowo empatii, miłości i uwagi na inne istoty, różne istoty nieludzkie, ale z drugiej strony też ma bardzo taki silny tam oddźwięk praktyczny, to, że właściwie pomyśleliśmy, że skoro prawo w Polsce jest takie bardzo często dedykowane też Kościołowi na przykład, jak prawo o obrazy uczuć religijnych albo możliwość wykupu ziemi i tak dalej, no to właściwie czemu z tego by można było nie skorzystać i w jakiś sposób to zhakować? Czyli na przykład mając taki związek wyznaniowy, można pozwać o obrazy uczuć religijnych myśliwych, nową inwestycję albo myśliwych strzelających tak. Do. Poza tym miejscem kultu jest las, więc nie można nas z niego wygonić w momencie, kiedy jest... wyciąć, to jak zburzenie świątyni. Dokładnie. Więc jakby czasami w takich małych, dziwnych pomysłach też tkwi siła sztuki, myślę. I że ta siła sztuki jest właśnie chyba w tym momencie, kiedy ona wychodzi z tego White Cube'u i wychodzi do życia codziennego. A jeszcze jedna rzecz... I właśnie kiedy próbuję budować tą jakąś taką wspólnotowość, myślenie o tym, co wcale nie jest łatwe, bo jesteśmy też jako artyści uwikłani w okropny system, bo przecież system sztuki to jest totalnie jakby ciśnienie na indywidualizm, a te wszystkie konkursy, które są dla młodych twórców, ta sezonowość tej sztuki, te trendy, tak? Bo to tak jak moda się zmienia. A nawet przecież teraz się mówi o tym, bo teraz jest trend ekologiczny, a za 2 lata to będzie jakiś inny. I po prostu bardzo, to jest bardzo też powielający taki kapitalistyczny model świat. Więc tym bardziej... No, warto w tym polu pracować nad próbami jakoś zmiany tego, co też nie jest łatwe, jeżeli chce się znowu w tym polu uczestniczyć. To jest bardzo skomplikowana rzecz. Ostatnio właśnie dużo o tym myślę i nie widzę po prostu tego rozwiązania. Ale chciałam jeszcze o jednym powiedzieć, takiej historii, bo to w ogóle jakby to są takie historie nieistotne chyba teraz. Ale chciałam powiedzieć takiej rzeczy, którą bardzo prostej, którą zrobiłam w tym roku, że zorganizowałam takie wspólnotowe słuchanie słowika w centrum Warszawy, bo się okazało, że w centrum Warszawy przy patelni, czyli tym placu, gdzie jest wyjście do metra, zamieszkały słowiki, co jest w ogóle absolutnie nietypowe jakby dla słowika szarego, że on jest w tym miejscu totalnie głośnym, gdzie jakby jest, w tym miejscu jest cały czas ruch, właściwie przez całą dobę przechodzą ludzie, tramwaje, autobusy, wszystko. A ten człowiek się nauczył bardzo głośno śpiewać przez to, żeby musiał podwyższyć sobie skalę, czyli być może w ogóle on już by się nie potrafił dogadać ze swoimi sąsiadami ze wsi na przykład, które pewnie śpiewają w inny sposób tak naprawdę. Bardzo, bardzo głośno śpiewający słowik, który zagłusza właściwie te tramwaje. Ja byłam cały czas przekonana, że to jest jakaś idiotyczna instalacja artystyczna, że ktoś wstawił głośnik w krzaki i jeszcze straszy ptaki po prostu przez to. Okazało się, że to jest prawdziwy słowik, jest ich kilka, są co roku. Jakby zaprosiłam ludzi, żebyśmy zmienili trochę perspektywę patrzenia na ten plac, na to miejsce, które służy właśnie jak taka agora miejska albo właśnie sprzedaży jakichś towarów, albo szybkiemu przebieganiu, albo jest miejscem takich sporów, protestów i tak dalej, ale nie jest miejscem jakby zatrzymania i refleksji. I pomyślałam, żebyśmy się tam spotkali na koncert słowika, w pełnym skupieniu usiedli na tym placu, tak jakby był amfiteatrem, i posłuchali wspólnie słowika, co zupełnie zmieniło perspektywę zarówno postrzegania tego miejsca, jak i też postrzegania czasu. Ponieważ na słowika trzeba było poczekać 2,5 godziny,
nie ma korytarzu słowika na zawołanie. Jakby to trzeba wyczekać. Przez te 2,5 godziny zdążyliśmy się ze sobą poznać, zdążyliśmy przeżyć bardzo różne emocje, nasłuchując ze wszystkich stron, gdzie jest słowik, i za każdym razem na przykład, kiedy okazywało się, że to jest jednak hulajnoga miejska skrzypiąca gdzieś tam obok, to było też takie wspólne przeżywanie emocji i faktycznie ta sytuacja wykształciła taką mikrowspólnotę na ten określony czas. I do tego jakby też zachęcam, takiego uważniejszego patrzenia się na, jak to powiedzieć, na te międzygatunkowe zależności, w których my jesteśmy cały czas, bo a miasta też są ekosystemami i czasami zauważenie tych nieludzkich mieszkańców może nam pomóc też trochę zmienić perspektywę naszego funkcjonowania w czasie, a jakąś próbę też zatrzymania się, czy innego spostrzegania w ogóle przestrzeni i innego spostrzegania też współbycia ze sobą. I to są takie małe rzeczy, które wydaje mi się, że mogą, nie wiem, pomóc też jakby w budowaniu nowego społeczeństwa. Taka empatia do innych istot i ćwiczenie się w uwadze. Proszę? Mas nie, ale wydaje mi się, że jeżeli mikrowspólnoty zaczną się wokół tego tworzyć, to może i z jakimś czasem masy. Nie wiem jak państwo, ja poczułam jednak jakąś nadzieję na koniec i słowik głośniej śpiewa i miejmy nadzieję, że się jednak dogada z sąsiadami. Taka moja rola, żeby tę utopię grał. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj, dziękuję moim gościom za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję, dobranoc.